masz się zapoznać z tym, co ja do siebie przychodzę. Masz to przetworzyć przez umysł twój, prawy, sprawiedliwy, wieczny i podjąć decyzję, rodzić stąd czy nie, bo ja cię wezwałem. Pozdrawiam, Lidzusz. Proszę sobie złożyć sprawę na piśmie. Proszę się nie chować, bo widziałem. Oj, tu znowu strażnicy przyszli. Temat ucieczki urzędnika przede mną. To proszę bardzo, zrób mi teraz mandat za to, że cię wezwałem bez podstawy, bo powiedziałeś mi, że te głosy, które słyszę, to chyba w głowie albo tam, ale nie tu. I teraz tak, skoro jest kombinowane, to wiem, że kombinatorów szybciutko rozpracujemy, zanim kombinatorzy się dogadają w sensie kombinowania, pamiętaj. Nie rozumiesz, gdzie tu jest wasz ruch po prostu. Podążaj za mną, za tą opowieścią o tym człowieku, który szedł do urzędu i jak tylko urzędnik go zobaczył, zamknął mu drzwi. A pamiętajcie, że siku jeszcze trzeba zrobić, a my tu będziemy stać. Co zrobimy w strażnicy miejsce tej historii? Ale macie awarię telefonu, przypominam. Halo? Zapomniała się pani czy coś? Zatrzymanie obywatelskie. Ale nie ma zatrzymania, proszę pana, żadnego obywatelskiego. Zauważam ma kartkę, nie? Ślepi nie są. Dobra. Dlaczego nie nadawałeś sensu? Dlaczego nie podążałeś za uwagą? Gdzie byłaś? I dlaczego uciekłaś? A co tak mi się pytasz, gdzie ja biegam? Po schodach biegam. Marto, ale sama zrozum, że ja was muszę kręcić, bo potem są zgłoszenia na mnie. Masz rację. Miło by się to oglądało, gdybyście mi pomogli. No i co? I dało się wyjść? Agent 009. Absurdy mi tu mówicie. Ty masz być obserwowana w warunkach naturalnych, a nie u niej w gabinecie czy gdzieś. Donoś na policję teraz. Nie. Zgłaszasz? Odważnie wejdź. Proszę bardzo, skoro na mnie zgłaszasz, to odważnie wejdź i usiądź i powiedz, jakie masz zażalenie do mnie. Zwyczajnie, usiądź do kamery, tak. Nie róbcie mnie w konia, słuchajcie. Jest funkcjonariusz i jest strona, tak? Więc. Aha, czy ja jestem automatycznie stroną, jak się pojawia funkcjonariusz? Dobry mecenas by był, nie? To jest kryminał po waszej stronie. Jeżeli ja zgłaszam podejrzenie przestępstwa, a oni mi przeszkadzają, to po której stronie są? Proszę do mnie nie mówić, słuchaj. To nie słuchaj? Jak widzę, że mnie słuchasz. Jak się kłamie, to się zmienia całą intonację, bo się mówi z niskich częstotliwości, czyli się nie chce wyjaśniać. A ta pani nam nie chce wyjaśniać. Akurat ma pan, no niestety pecha, bo mamy awarię telefonu w całej sieci, która wyceni naprawę na dniu jutrzejszym. A kiedy się taka awaria wydarzyła? Pół godziny temu. Gdzie on był przekierowany, słuchajcie, ten telefon? Jak oni znają mój numer. No. Jakkolwiek każdy jest źródłem wiedzy, no to oni się odcinają od takiego jednego. Jeśli do wątków mam do rozpatrywania, a jeszcze do wątków ile wymyślę. Zaraz zagaczę, ten to była awaria. Nawet do widzenia nie było, też nie było, że mogę się na nich poskarżyć. To się liczy na przykład w straży miejskiej, jak ktoś mówi, że ma bardzo wysokie podejrzenie. Ale macie awarię telefonu, przypominam. Halo? Zapomniała się pani czy coś? Uprzedziłem strażników miejskich. Tu będą jechali, oni śledzą mnie. Zobaczcie zaraz strażników miejskich. Gdzieś oni stanęli. O, jest, jadą. Oni zauważyli mnie, że wychodzę z domu. Wiecie? Jeszcze sobie sprzętu nie zdążyłem załączyć, bo dzisiaj na rowerze, więc troszeczkę będę musiał nosić. Tak. Załączę sprzęt i zaraz zaczynamy. Lepiej nosić niż się prosić. Na szczęście rower jest bardzo lekki. A może ktoś mi pomoże tutaj? Pomoże mi pan? Dzień dobry, pani Anio. A spotkaliśmy panią Anię. Gdzie jedna ręka? A idę do pokoju 14, a później wam opowiem, o co chodziło ze strażnikami miejskimi, bo to jest ciekawe. Rowerem po urzędach. Wstawię sobie go tutaj. Będę słyszał, bo to są drzwi do... Są drzwi do pani Ani. Zamknęliście? Zamknęliście? A jak to możliwe?
zostawię. A jeszcze, ale sprawdzę. Usłyszałem ruch klucza. Tutaj. To jest zamknięte. No, nie ma dziwne. Ale dowiemy się o pracownikach. Dzień dobry. Pani w którym pokoju jest? Bo, a może pani dla mnie coś sprawdzić? Chyba to. O, fajnie, pani Marta. Może pani coś dla mnie sprawdzić, bo urząd jest zamknięty, ja chciałem mam sprawę. Nie pomogę, obawiam się. Wiem, ale... że koleżanki są w pracy, dotknij gdzieś budynku. No właśnie. Pomogłaby pani mi znaleźć? Takie osoby? No, ale ja nie wiem, bo ja mogę też, bo mam też mi się ukrywać. No, to są dwie wersje, no to wersja... Bardzo mi przykro, jest z innego działu. Ja myślę, że zaraz koleżanki. No dobra, ale dlaczego pani na przykład do mnie przychodziła? Bo ja jestem w działu. W sekretariacie? Tak. No. No bo pani ma jakiś związek z sekretariatem? Ja tutaj mam dane osobowe, nie może pani. No to dobrze, no to proszę pochować, ale proszę pamiętać, że każdy może wejść z ukrytą kamerą i teraz celowo pani na przykład nie będzie chowała, bo, ale ja będę ukrywał z ukrytą kamerą. Dobrze. Więc to jest nieodpowiedzialne zachowanie. Ja tutaj nie mam nic z panem do załatwienia, pan ze mną. Jak to? Notatkę urzędową pani mi zrobiła? Nie, panie Rafał, ja panu muszę podziękować. Ale no, notatkę urzędową. Nie chciałbym to obrażać, panie, nagrywa mnie pan, panie Rafale, i publikuje mi... Ja siebie nagrywam w mojej przygodzie. Proszę zabrać kamerę i nie zamykać drzwi. Ale chciałem, żeby był spokój. Pani Marto. Pani Marto. Dlaczego pani otwiera drzwi? Dlaczego pani otwiera drzwi, mogę wiedzieć? Kto ma to zobaczyć? Czy mogę mieć odrobinę? A czym jest obawa? Panie Rafale, skończmy tą rozmowę. Nie, bo to jest rzadkość, jeżeli ktoś do mnie mówi, że się mnie obawia. Pan nie ma nic innego załatwienia. Nie, to jest niezdrowe za bardzo, jeżeli ja cały czas mówię o pokoju, o miłości, o jedności, o współpracy, a nagle spotykam osobę, która mówi, że się obawia po takich słowach. Ja nie wyrażam słów obaw, strachu i takich rzeczy. To skąd te obawy? Czym jest obawa? Obawy są mnie... Ale pan chce tutaj nas realizować, pouczać, czy załatwić jakąś sprawę. Nie, no ja chciałbym... Pan nie chce załatwić żadnej sprawy, wobec tego... No ale jak... Marto, załatwmy to, bo ty się mnie obawiasz. A to nie jest w porządku, jeżeli ja tak będę słyszał od urzędników. Ale ja nie chcę słuchać i to będzie pretekst. Tak jak mówię, ja nie mam nic z panem do... Ale ja nie chcę, żeby to był pretekst, że wystarczy, że urzędnik mi powie, że się obawia, i ja będę wyrzucany, bo co? Ja nie wyglądam jak kryminalista. Jakbym wyglądał fizycznie, to tak. Czy ja wyglądam... Nie, z tobą chciałem załatwić. Żebyś nie mówiła mi takich rzeczy, czy mnie obawiasz. Obawiasz się teraz? Czy się boisz? Obawiam. Dalej, a to jest nieuzasadnione. Obawiam się. Po pierwsze tego, że pan upublicznił to nagranie, mimo tego, że ja nie wyrażam na to zgody i zawsze to jest wstyd własny, co mówisz. Pan łamie prawo, panie Rafale. To nie jest obawa, tylko to jest wstyd dobrze. Własny. To jest wstyd własny. Ja teraz wychodzę i proszę... Ale... No to... Proszę, no to zrobisz? No ale słuchaj, no ja chcę załatwić z tobą, żebym coś załatwiał, ale jak możesz mi załatwiać? Popatrz, byłaś parę razy tam. Słuchaj, ja mam z tobą interes, popatrz. Parę razy byłem i tak naprawdę jak ty jesteś cały czas w obawie, to ty mi nic nie załatwisz. Ty nie możesz być w obawie, jeżeli załatwiasz, a jeżeli jesteś w obawie, to mi nic, a nic nie załatwisz. I każdy urzędnik. To wystarczy, ja mówię jeszcze raz, wystarczy, że mi powiedzą, że się mnie obawiają i mają załatwioną sprawę ze mną. Fajnie. Dasz mi na piśmie. To może napisz mi tak, że tutaj... Moje obawy? Nie dasz rady, bo to są nieuzasadnione, to jest strach uzasadniony. Słuchaj, to może zróbmy tak, to ja mam inną propozycję, słuchaj. To może tak, poleć mi kogoś innego zamiast ciebie. Bo jak ty się obawiasz, zastępcę proszę. Zastępcę twoją. No to niestety musisz się przełamać. Naprawdę musisz się. Naprawdę proszę być, ja muszę być. Ale ja chcę z tobą, a to jak ja mogę coś załatwić z tobą? A jak ja mogę z tobą załatwić na przyszłość? Ale to jest nieodpowiedzialne. A kto jest twoim szefem, powiedz mi? No zna pan zarząd.
Oj, no właśnie. Ja się pytam, kto jest twoim szefem, a ty nie wiesz. Dobra, załatw mi, jeszcze zanim pójdziesz, załatw mi rozmowę z Magdaleną Kępny. Marto, proszę cię, załatw to dla mnie, bo to jest twój obowiązek, a nie odbieranie telefonu. Załatw mi rozmowę. Nie. Załatw mi rozmowę z Magdaleną Kępny. No, wykonaj telefon, poproś Magdalenę Kępny. Panie, Magdaleno, ja wiem, ale przedłużasz. Ja szybciutko wyjdę, jak tylko mi załatwisz rozmowę z Magdaleną. A dasz mi numer telefonu komórkowy do niej? Daj mi coś, daj mi jakiś kontakt z Magdaleną Kępny. Proszę, to jest i wychodzę. Kontakt z Magdaleną Kępny i wychodzę. Nie możesz ukrywać swojego szefa. Ale ja nie ukrywam, no to kontakt jeszcze z nim. To nazwisko jest za mało dla mnie. Daj mi i wychodzę. Proszę, bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę. A widzisz, zbliżyłaś się teraz do mnie. To co to za obawy, jak tym się zbliżasz? Obawy to są wtedy, jak się oddalamy, a ty się mi zbliżyłaś teraz. Marta, coś mnie kręcisz tutaj. Coś mnie kręcisz. Marteczko, daj mi ten, bo ja was muszę kręcić, bo potem wy mi będziecie zarzucać, że ja was. Ja was muszę kręcić. Marto, ale sama zrozum, że ja was muszę kręcić, bo potem są zgłoszenia na mnie. I co chwilę się, i potem powiecie, że ja was nękam czy coś. Się obawiacie naprawdę. Z Martą Kępną. No właśnie, dlatego mi jest kamera potrzebna. To jest mi niezbędne. Marto, kontakt proszę z Martą Kępny. Marto, kontakt proszę z Martą Kępny. Ja rozumiem, ja też wychodzę, tylko że nie załatwiłeś mi nic a nic. I daj mi tylko kontakt i szybciutko wychodzę, zobacz. Wyjdę, Marto, daj mi kontakt, albo wzywam policję na ciebie. Że mi nie dajesz. Proszę wezwać na mnie. Policję. Właśnie, czy to jest. Marto, czy to jest może jakieś proszę niedopełnienie obowiązku z twojej strony? Ja wezmę na siebie policję. Na siebie? Ale ty nie możesz, bo ty jesteś w zaburzeniu umysłowym teraz. Ty masz obawę. Marto, jak wezwiesz policję, pamiętaj, to jest nagrane i zawsze możemy się skończyć z tym, że będziesz przebadana moją metodologią na paranoję, Marto. Dlatego nie rób sobie tego, jak chcesz zadzwonić na policję, to proszę bardzo. Tylko pamiętaj, że to wydłuża czas, czyli na spotkaniu cię nie będzie. A tak to byś była już, gdybyś tylko mi dała numer telefonu lub zadzwoniła do Marty. A ty wolisz przedłużać, to jest paranoja. Wolisz nie być na spotkaniu, wolisz mieć kontakt z policją. Wolisz to przedłużać, niż dać troszeczkę numeru telefonu. To jest tylko numer telefonu. No to zgłoś to. Ja przyszedłem po numer telefonu do twojej szefowej. A ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest twoja szefowa, bo ty możesz mi teraz wymyślać wszystko, Marta. Możesz mi wszystko nawymyślać. Marto, a ty jak rozmawiasz? Też przez sekretariat? Nie rób mi. Dzwoń do Marty. Magdy. Dzwoń do Magdy. Marto, dzwoń do Magdy i mnie tu nie ma. Naprawdę, dzwoń do szefowej i poproś szefową, żeby przyszła. Jesteś wolna, popatrz jak łatwo, widzisz? Dziękuję. No, to wszystko. Dobry pomysł. Mówię, tutaj trzeba wszystko nagrywać. Ja będę za chwilę, bo tutaj nie siedzi pan Jaką i nie wychodzi. Proszę o Magdę. Ja myślałam, że ty zadzwonisz o Magdę. Ja powiedziałam. A ty zadzwoniłaś, że się spóźnisz. Dzwoniłeś. Ale ty mi znowu, to jest znowu paranoja. To jest takie wydłużanie czasu. Pamiętajcie, że wszystko ma być w przyspieszeniu, a teraz to jest wydłużenie. Poproś o Magdę Kępny. Tak. Będą dzwonić na policję, tak? Nie wiem. A co dostałeś? Dostałeś coś w mojej sprawie, jakąś informację? A, dobra. Mówię, zróbmy to najszybciej. Dasz mi numer telefonu służbowy, bo możesz, bo to jest służbowy i mi tu nie ma, a ty nie jesteś spóźniona. 32 614 2300. Podaję po prostu. Ale ja chcę do przełożonej. Ja nie chcę do sekretariatu, tylko do nie ma. Jeżeli ma telefon służbowy, zrozum. Ile lat pracujesz w tym urzędzie? Jeżeli ktoś ma numer telefonu służbowy, to on jest właśnie telefonem publicznym jednocześnie. To jest publiczne jednocześnie. Oj.
Nie wydaje mi się, żeby to był jedyny numer, bo tutaj słyszałem, że dziewczyny mają prywatne numery, normalnie komórki, normalnie urzędnicy mają komórki, telefony, a widzicie, szefowa Marta Kępny nie ma komórki służbowej, to Marta nie ma, Magda, myli mi się. Magda nie ma komórki służbowej. Jak chcę to, jak chcę z szefową. Poproś szefową, będziesz to słuchać przy szefowej. Poproś szefową. Nie mam nic do powiedzenia więcej. No, nie wiem, że nie masz. No poproś, dlatego mówię, poproś szefową. Oj, nękanie, no i wymyśliłaś znowu. Nie chcę tam być, tak? Nie, wyjdę, jeżeli chcę rozmawiać z twoją szefową, żeby przyszła tutaj na twoje stanowisko pracy, żeby, bo ty masz być obserwowana w warunkach naturalnych, a nie u niej w gabinecie czy gdzieś. Ty masz być obserwowana w warunkach naturalnych, czyli będziemy cię obserwować, czy chodzisz, czy stoisz, czy się odwracasz, jak się kręcisz, jak załatwiasz sprawę. Jeszcze pan nie słyszał. Nie, jeszcze nie. Tak? Nie usłyszałem jeszcze absurdu. Ja tylko mówię, jak ja bym sprawdzał urzędnika. No, tak, tylko że tutaj nie ja mam pana, który nie chce wyjść. Chcę wyjść. Chcę wyjść jak najszybciej. Tylko nie dostaję tego, po co przyszedłem. Kilkanaście razy proszę. Ja chcę wyjść. To proszę wyjść. Ale ja chcę załatwić sprawę tylko. Numer telefonu potrzebuję. Nie, pan podał. Numer telefonu do Marty, proszę. I wychodzę do szefowej. Proszę mnie skontaktować z szefową. Ile razy można mówić? Panie Rafale, ja się pana nie zastraszę, bo... No dziękuję, widzisz, przełamała się. Ale to już nie ma obaw. To jest jakaś... Pani ma mnie paranoję i tu ma sens. Co ma sens? Ma pan jakiś monolog swoje tutaj? To porozmawiajmy od początku. Czy twoim obowiązkiem jest... Jeżeli poproszę podać numer telefonu do dowolnego urzędnika, jeżeli go znasz, czy znasz numer telefonu do Marty? Sensownie rozmawiamy. Ja to sensownie panu podałam. Czy masz numer telefonu do Marty Kępny? Masz go w telefonie lub możesz go nie pamiętać, ale masz go w telefonie? Czy on dla ciebie jest dostępny, jeżeli chciałabyś poprosić? Ja nie mówię o sekretariacie, to nie mówisz sensownie teraz. Magda Kępny nie ma telefonu. To jest twoja wiedza na ten moment? I nigdy nie dzwoniłaś do niej dzwoniłaś kiedyś do niej bezpośrednio? Ani razu? Zawsze przez sekretariat? No to ja to sprawdzę. Dobra, to ja to sprawdzę. Dziękuję bardzo. Jeżeli sprawdzę twoją informację, a jak coś to wrócę, pamiętaj. Jeżeli to będzie nieprawdziwa informacja, to wrócę. Rower stoi. Dzień dobry. Musiał operować mikrofony. Zobaczcie się, ile tu jest miejsca na blacie, na moje rzeczy. I jak ja tu mam przekręcać kartki? Popatrzcie się. Jak ja tu mam kartkę A4 mieć? Zobaczcie i rozmawiać na temat dokumentów. Czy to jest w porządku według was? Według mnie nie. Ciekawe to jest, że wiecie, ja wchodzę, popatrzcie się, ja wchodzę i dwie pani uciekły. O co tu chodzi? O co tu chodzi, jeżeli ja wchodzę i dwie osoby uciekają i teraz muszę długo czekać? Rozumiecie coś z tego? Czy już wam się układa odrzucenie, ucieczka teraz? Ale musi dojrzeć, tylko zobaczcie z jaką energią przyjdzie tam pani. Bo to powinna być podejść z energią ekscytacji. A więc wyszła. Czy może pani do mnie podejść, bo widziałem, że pani tu wchodzi? To było widać drzwiach. A nie wiem, czy to pomieszczenie, tu się wchodzi. O, pani wyszła teraz, usłyszałem, nie? Słuchajcie, ja kiedyś taki numer zrobię, bo tu nie wolno wchodzić, tam żadnych tajemnic nie ma. A takim kijaszku, słuchajcie, tam wam spadam temat, jak to będzie wyglądało. No, na kijaszku.
No i wtedy będziemy wiedzieć, co tam się dzieje, jeżeli pojawia się nam tutaj cień. Czy nas słychać, czy nas nie słychać. No. Co mi dzisiaj załatwię? Na dwie rzeczy przyjechałem. No, to może o Straży Miejskiej teraz zaangażowałem. Powiem jak zawsze, bo pewnie nie będę dużo czasu na to. Bo akurat wyjeżdżałem z domu. Straż Miejska przyjeżdżała. Przyjeżdżała ta ekipa, która była wczoraj. Czyli ten pan, który mnie popychał. Ten pan, który był taki pierwszy wszedł. On nie nadawał się na strażnika. To taki siłacz był po prostu. Nie przemówi, że już. No to on prowadził samochód i była blondynka. Właśnie. Paulina była. W każdym razie zauważyli mnie, powiedzą, że ja mieszkam. No, widzieli, co ja wyprowadzam z greżu. Tak, właśnie. Nie można powiedzieć, złapali mnie na wyciąganiu mojego sprzętu z greżu. Dobrze. I chwila zastanowienia. Jechali, słuchajcie, w taką drogę, że no, musieli się sporo namęczyć, żeby zawrócić, ale po co jechali tam, jak dosłownie mówię, pójdę zobaczę, gdzie, czy jeszcze, bo mówię, zobaczę ich, a co robią, bo tam jest taka długa prosta. No nie, jak ja przyjdę po schodkach u siebie, patrzę, zjeżdżają, no nie, czyli obserwacja mnie. Czyli widzieliśmy się właśnie, a potem mówię tak, to sobie wezmę rower. Przyjechałem tutaj na rowerze, patrzę, Straż Miejska podjechała. Kto? Oni. Czyli, że tak powiem, patrolują, czy abym czasem nie pojechał. A w trakcie ja widziałem, jak właśnie Paulina właśnie rozmawiała przez radio, czyli donosiła pewnie o mnie, żeby tutaj na drogach pojawił się Rafał. Czyli innymi słowy tutaj mamy to, że polują na mnie, czyli czekajemy następny pojazd. Czekają następny pojazd po co? No, żeby mieć pretekst do tego, że Rafał nie, no tutaj prokurator musiałby się wtrącić, tylko nie wiem jak, no. Niepoczytalność, czyli nie wiem co karać mi już nie mogę przecież, no nie. Zamykać też nie mam, bo ja mam te materiały, więc nawet jakby wykonanie ruch, to mi się to nie opłaca, więc to zatrzymają mnie znowu na pojeździe, to znowu zarząd drugi masztów i tak dalej, i tak dalej. I potem sądownictwo i znowu oskarżenie. I mecenasi, no to sami widzicie, jak to jest pod górkę, a przecież ja mówię sam do siebie, to przecież mogę mieć tak, prawda? No to popatrzcie się, jak ja długo czekam. Ja sobie to przeliczę czas tego czekania, a pamiętajcie, dwie pani widziały. Jedna nic nie robiła, nagle sobie znalazła pracę, proszę bardzo. Na pogaduchy przyszła chyba, no nie? No bo na co? Na co taki pracownik stoi? Gdzie teraz przychodzi? Pani, teraz pierwsze to podejdzie do telefonu, nie do mnie, popatrzcie się. Bo tutaj weszła, nie? Podejdzie pani do mnie może? A tu ktoś musi przyjść, bo tu przecież telefony się odbiera. No. Chcecie usłyszeć mój telefon? Z nudów sobie zadzwonię do nich. Będę do nich dzwonił po prostu. Oni nie będą wiedzieć, że to ja dzwonię. Jestem w sekretariacie, a słyszałem, że numer jest zajęty. To jeszcze raz. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Próbuj później. Sorry, the number you are calling is busy now. Please try again later. Przepraszam. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że ten numer jest zajęty, wiecie, a sekretariat składa się z tego i tego. To, wiecie, kolejna rzecz, gdzie ich złapaliśmy na nie wiadomo czym. Słuchajcie, jak jest możliwe, że telefon mój nie dzwoni, nie ma nikogo zwyczajnie, a komunikat mam, że zajęty. No to będziemy, zobaczymy, czy kiedyś się odzajęci
O. Przed chwilą zajęty, a teraz nagle nikogo nie ma. Gdzie on był przekierowany, słuchajcie, ten telefon? Jak oni znają mój numer. Przecież się z tego nie wywinął, z takiego numeru, powiedzcie się. To jest taki normalny dzień pracy urzędu i oni powiedzą, że to było wszystko prawe, sprawiedliwe, etyczne. Pogrążają. Oni powinni mi oddać ten sprzęt, słuchajcie, i że tak powiem, mieli załatwione. A teraz? Zobaczcie, ile czasu ten telefon dzwoni. Paranoja ma to do siebie, że oni będą wpadać na każdym kroku. Albo zamknięte drzwi, zamknięte drzwi. Pobrany telefon nie odpowiada. Prosimy. Prosimy spróbować później. Bez prób. Widzicie, to nawet ten komunikat jest niepoprawny. Zrób to później. No to co? No damy im jeszcze chwilkę. Znaczy jeszcze raz dzwonimy. Będziemy pierwsi za to w kolejce. No. Będziemy wiedzieć, kto gdzie pracuje i dlaczego przekierowano rozmowy w miejsce, gdzie nikogo nie ma. To jest też ciekawe. Zobaczcie, ile wątków mamy do rozpatrywania, a jeszcze wątków, ile wymyślę, których nie zauważyłem. No. No to sobie pomyślcie, że ja chyba dobrze zrobiłem. Zrobię sobie tak. Ja chyba dobrze zrobiłem, że teraz chodzę cały czas do tych urzędów, do tego samego urzędu, bo teraz widać ewidentnie, no ja mówię, ale wam wykładam to, że to jest całkowite odcięcie się od źródła, no nie, bo w pewnym sensie jestem do nich źródłem wiedzy, tak? No. Jakkolwiek każdy jest źródłem wiedzy, no to oni się odcinają od takiego jednego. Przeprojektowują wszystko, no ja mówię prawdę, obawiamy się i strach. Właśnie, ktoś tam patrzył przez drzwi, widzicie, czy jestem, no nie wychylał głowy naprawdę. Tutaj oni naprawdę nie muszą się kontrolować. No, to no zobaczcie, jak to jest możliwe, że ta pani wychodząc, wiecie, wiedziała, że ktoś stoi i czeka, tak? I teraz, gdyby to zbadać, co ona tam robiła, jak ona była potrzebna dla kogoś, komu była ta sekretarka potrzebna, powiedzcie mi? Bo ona komuś była potrzebna, albo jakiemuś człowiekowi pomagała, albo sama coś robiła w innym pomieszczeniu, czyli wykonywała pracę biurową w innym pomieszczeniu. A jak to jest jej praca? Zobaczcie się, ile ona ma na biurku. No to co ona, poszła szukać czegoś może do archiwum? Szukać inaczej, albo zająć się długą sprawą, wiedząc, że ja jestem tutaj. No, to ta pani ma pozamiatana już, że tak powiem. No. Wizerunkowo to na pewno, ale na razie wiecie, nie ruszamy, ponieważ... O, przez... dlaczego? No bo będziemy ich obserwować. No, jak będą nowi, to nowi zanim, widzicie, się tam przyzwyczają, to nie będą robić to samo, więc tutaj trzeba, że tak powiem, doprowadzić do takiej sytuacji, że odpuszczą ci pracownicy. Teraz wam pokażę numer. Chcecie numer? Zobaczcie się, numer komórkowy. Zobaczcie się. Nawet mój telefon się nie mieści. Zobaczcie się, że jakbym chciał coś, to muszę iść, tak powiem, na ich stronie. To jest szok. Byłem tu. Właśnie, proszę oddzwonić. Właśnie. Byłem, czekałem, proszę oddzwonić. Taką kartkę i napiszę. Byłem, czekałem, proszę oddzwonić pilne. Właśnie, zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Naprawdę tutaj nie ma warunków, widzicie, nawet żeby kamerę postawić.
Tak, więc zostawię im taką kartkę. Byłem, czekałem, proszę odzwonić numer telefonu Rafał Stępniak i zrobić z tego notatkę urzędową. Dzisiaj jest tu. Właśnie. Ja te z tymi datami to powiem wam, że 20 września 1326. 20.09.2023 13.13.26 wychodzę. Tak. Proszę bardzo, tak żeby zauważyli, nie? Żeby tutaj wiatr czasami, żeby nie było, że... Słuchajcie. O, zauważą ma kartkę, nie? Ślepi nie są. Dobra. No, to cóż. No to sami widzicie, zobaczymy znowu, co z tym zrobią. No nie, bo tutaj... Ja już, jak mówię, no... Nie wiem, korci mnie, żeby donosić na policję do nich. Naprawdę. O, pani przyszła, proszę bardzo. Patrz, jak ja mam fajną synchroniczność. Na CITO... Marta, już po wszystkim? Marta, nie mogę, słuchaj, jeszcze rozmawiamy. Nie zamykaj mi się czasami. Nie, rozmawiamy jeszcze, wiesz dlaczego? Bo słuchaj, dzwoniłem do tej, która tutaj, jak prosiłaś, wielokrotnie. Ja nie prosiłam. Pan studiuje proszę. Słuchaj, wyjaśnijmy sobie tę sprawę, Marto, bo popatrzcie, jest taka fajna sytuacja, że byłem w sekretariacie i też dzwoniłem na ten numer telefonu, który mi podałaś, wielokrotnie. Sekretariat milczy. Milczy. A mogę wiedzieć, który to jest aparat telefoniczny? Ten, który mi podałaś, z tą końcówką 00? Bo nie słyszałem żadnego, który by dzwonił w pobliżu, jak byłem w sekretariacie. Kto jest? Marto, kto tam siedzi? Który to jest aparat? Poradzisz mi? Marto, ty wiesz, podałeś mi ten numer. Kto go obsługuje, ten numer? Może jakie panie? Znacie się chyba. Z kim rozmawiasz może? Jak dzwonisz? Czyj głos rozpoznajesz, jak dzwonisz po ten numer? Możesz ty zadzwonić, Marto, z twojego telefonu? A mogę skorzystać ze służbowego telefonu? Proszę? Nie. Dlaczego? Bo mój prawdopodobnie nie odbierają, wiesz? A twój na pewno odbiorą. Był pan przed chwilą na sekretariacie. Tak. Gdzie jakaś potrzeba dzwonienia tam? No, bo jak mnie dwie panie zobaczyły, to uciekły. Potem stałem długo, to trzeba zobaczyć na licznik, jak długo. Dzwoniłem kilkukrotnie. Najpierw było zajęte, wiesz, a nikogo nie było. Potem nagle sygnał był wolny i też nikogo nie było. To ja się pytałem, gdzie ten telefon dzwonił, a podałaś mi ten numer. Bo to jest ten sam numer, który ja mam i ty mi podałaś. To załatwmy tę sprawę dalej, Marto, bo sama widzisz, że jak ja bym teraz wyszedł z urzędu, to co? To po waszej stronie jest wszystko w porządku? Chyba nie, popatrz, nic nie załatwiłem. No nic, no to wesprzesz mnie jakoś? Przestaniesz pisać na komputerze, skupisz się na mnie, Marto? Podniosę głos, Marto. Marto, skup się. Skup się na moim interesie. Marto, jakie jest twoje stanowisko? Dobra, Marto, jakie jest twoje stanowisko pracy? Powiedz mi. Twoje stanowisko pracy, Marto, bo może ja czegoś nie rozumiem. Może to przestawię tą butelkę, jeżeli pozwolisz. Ładna, ale... Muszę ruszać moich rzeczy osobistych. Ale tu nam będzie przeszkadzać. Marto, a do czego to służy urzędowo? Proszę nie dotykać moich rzeczy. Just smile and be happy? Proszę pana, to są moje osobiste rzeczy. Proszę Marto, weź sobie do serca. To nie jest... Marto, kochanie moje, proszę ty. Marteczko. Just smile, to uśmiechnij się i... Być szczęśliwym, nie? Pokażę, zobaczcie, fajna butelka. No właśnie, zobaczcie, taka mantra Marty. Marto. Marta czy Magda? Marta. Marto. Pomożesz? Panie Rafale, ja panu powtarzam, pan nie ma listu załatwienia, ja nie prowadzę pana sprawy. Notatkę urzędową miałaś mi robić.
Ja powiedziałam, że nie zrobię notatki, dlatego kiedy? Że pan nie. Ja tyle razy... to odtworzy z nagrania, na które nie wyraziłam zgody, na publikację również, a jest publikowane, tak? Więc proszę podstawę prawną do publikacji tych nagrań, może w ten sposób będziemy rozmawiać. Jestem wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem jestem. Ale nie można naruszać swoich dóbr osobistych. Nawet ja? Twoich? W jaki sposób? Drogą jaką? Przez oczami? Publikację nagrań, na które nie wyrażam zgody. Dzień dobry. O, fajnie, że pana wysłał, bo... Teraz mi stała rozmawiać z Kolandem i ten pan nie chce być już po raz drugi tak naprawdę. Ojej, tu znowu strażnicy przyszli. Dzień dobry, panie reporterze. Pan dzisiaj, widzieliśmy się dzisiaj? Nie, wczoraj się widzieliśmy. A dzisiaj? Pan prowadzi dzisiaj, auto? Dzisiaj nie widzieliśmy się. Aha, to a kto dzisiaj ma służbę z tą blondynką, którą pan... Kto ma służbę? No my mamy służbę, jak jesteśmy tutaj, to znaczy, że mamy służbę dzisiaj. No właśnie, to nie, ale nie byliście tutaj już raz mniej więcej jakieś 30 minut temu pod urzędem? Znaczy gdzie pod urzędem? No tutaj, waszym pojazdem, czy byliście tutaj 30 minut pod urzędem? Temu. Że byliśmy tu, przejeżdżaliśmy? Stanęliście pod urzędem? Może tak. To wy byliście? No może tak, no jeżeli ja jeżdżę na służbie, a widział pan radiowóz, to prawda. No właśnie, a pod moim domem też byliście? Nie. Nie byliście? Pod pana domem nie. A wiecie gdzie mieszkam? Nie. Dobra, to może nie wy, dobra. Bo wy cały czas we dwójkę byliście, tak? Panowie w samochodzie. Pan co, no nie tylko jeden patrol jeździ. A, jeżdżą dwa patrole, jeżeli pan chce... A ma pan podobnego kolegę z brodą? Kolegę z brodą? No. No są koledzy z brodami, no, ale nie wiem do czego pan... No szukam właśnie, kto mi obserwował dzisiaj. Jechał z blondynką, samochodem. No, ale pan gdzieś mieszka na jakimś odludziu, że można do pana, nie wiem... Nie, koło kościoła. No ale to chyba jest droga publiczna, tak? No jasne. Więc tam to, że jeździ radiowóz, to chyba nie jest nic dziwnego, no tak? Dziwne, jak na tej drodze no. Nie ma, jak jechał w górę, potem zjechał w dół. I cały czas się na mnie patrzył. Czyli to, dla mnie to nie jest nic dziwnego. No nie. Jest to droga publiczna, ogólnodostępna. Mówię, jeżeli to byłaby kwestia, że pan gdzieś mieszka na uboczu i ma pan jedną drogę dojazdową, to może to być dla pana dziwne, tak? Nie dziwne, natomiast... bo to było tak. Ja bym... Dobra, tylko... A dzień dobry. Moja prośba. Jakbyśmy wyszli na zewnątrz rozmawiać w tej kwestii, bo... Tam macie pani. Pani zgłosiła? Kto zgłosił? Pani zgłosiła? Na sekundę, proszę. Zgłosiła pani? Szczerze. No to... Panie Rafale, zapraszam pana. Możemy rozmawiać. Kto zgłosiła pani? Zarządu drugiego. Idziemy do sali konferencyjnej, panowie. Zapraszam. Nie tu, do sali konferencyjnej. Zapraszam. Nie, proszę. Oglądał pan materiał? Chodzi o... Może załatwmy coś. Może załatwmy coś. Mój wizerunek. Nie dostał pan takiej zgody. Ale ja się nie muszę pytać o zgodę. Nie musi pan pytać o zgodę, ale ja panu takiej zgody nie wyrażałem na udostępnianie mojego wizerunku. Dobra, to... Na pana prywatnym kanale. Dobra, to porozmawiamy. Dobra. Fajny, ciekawy temat, proszę. Tutaj. Przepraszam bardzo. Zapraszam pana. Gabinet, mogli... Tutaj zapraszam, tutaj do mnie. Jakieś takie pomieszczenie, żebyśmy mogli z panem tutaj na chwilkę usiąść? Zapraszam. No to proszę bardzo. No niech pan chodzi pierwszy. Ja sobie usiądę tak, żeby, że tak powiem, tutaj. Dobra. Słuchaj, panie Rafale, w czym sprawa w dniu dzisiejszym? To, czekajcie, tak sobie usiądźmy, żeby nas było widać. Żeby była jasność. Usiądźmy, panowie. Żeby była jasność na samym początku. Nie udzielamy panu takiej zgody na publikowanie naszych wizerunków. Ale to na siedząco. Jak się zachowuję w sali konferencyjnej? Proszę bardzo. Możemy usiąść, jak najbardziej. Słucham. O co chodzi w dniu dzisiejszym? No nie wiem, panowie do mnie przyszli, tutaj przyszli. Znaczy nie, no kwestia jest taka, ja panu powiem, jeżeli mogę się wtrącić. Powiem panu tak, no wczoraj pan tutaj był, tak? Dostał pan pełną informację od tej osoby z pokoju późniejszego, tam bodajże pokój 14, no że w pana sprawie jest wszystko zakończone, tak? Rozmawiał pan później w naszej obecności z dyrektorem, tak? Chciał pan rozmawiać? Rozmawiał pan na korytarzu, tak? Nie. Nie rozmawiał pan wczoraj? A jak, co czym jest rozmowa? Rozmowa to jest to jak my teraz. No to jest rozmowa. Panowie, no teraz my... Dobra, pan dyrektor wychodził, pan go zaczepił, zatrzymał się, udzielił panu informacji, tak? My w tej chwili rozmawiamy. Tak wygląda rozmowa. Siedzimy, rozmawiamy kulturalnie. Dobrze. Pan słucha i pan mówi, drugi mówi. Wczorajszym wyglądała troszkę inaczej. To nie była rozmowa. Pan dyrektor pana poinformował, że wydział, jako wydział, w pana temacie już nie robi nic, tak? Że sprawa została przekazana do sądu, tak? Czy oglądał pan ten materiał? Nie, no ja byłem wczoraj na interwencji tutaj, więc wiem co się działo, tak? No ale to wie pan, to jest wszystko słownie, to
słownie, to dlaczego... czego pan żąda tutaj od urzędu? Żeby panu to na piśmie udzielili? No proszę pana, no ja tutaj, oni mają moje akta cały czas. I nie wiem, jak pan oglądał materiały wcześniejsze. Nie oglądam takich kanałów. No to nie takich, bo zaraz będziemy mówić o wizerunku. Bo ty mówisz, że nie chcesz... Znaczy, wie pan co, ja się zwracam do pana na pan. I prosiłbym w drugą stronę, nie jesteśmy kolegami, więc nie życzę sobie, żeby pan do mnie zwracał się. A to kim jesteśmy, jak nie kolegami? No nie, kolegami nie jesteśmy. To tak? Kim? To jaka relacja jest między nami? Między nami? Nie ma żadnej relacji. Jest. Nie ma. No to jak? Jest funkcjonariusz, jest strona, tak? Więc... Aha, czy ja jestem automatycznie stroną, jak się pojawia funkcjonariusz? No jest pan petentem w tym przypadku, tak? Rozmawiamy. Nie wiem. Ja z panem nie będę przechodził na stopę prywatną. No to jak chcesz. No ja nie chcę. Michał, jak chcesz. No. Ja nie chcę. A to jest i tak będziemy potem przechodzić, dlatego ja no ci nie mówię... Będziemy. Nie mi pan uwierzy, że ja z panem na stopę prywatną... Teraz mówisz, a potem się poznamy lepiej. Poznamy się lepiej i ten. I będziemy inaczej mówić. Nie. Tak. No to wyprzedzi się do mnie, no to słucham. No ale to ja panu mówię, no że wczoraj dowiedział się pan wszystkiego, nie wiem, coś innego pan ale w dzisiejszym... Ale przyszliście mi po to tylko powiedzieć, czy co? No po coś się przyszli do... Mieliśmy zgłoszoną interwencję, że ponownie pan utrudnia, zakłóca spokój tutaj w urzędzie. No i zauważyłeś coś takiego? Znaczy wie pan co, ja się opieram na tym, co mówi pracownica, tak? No dobra, to ja potwierdziła. Ale pamiętaj, że zawsze druga strona ci powie wcale nie. No to ja słucham pana. No tak mówię, wcale nie. No dobra, no ale to wcale nie. No, wczoraj się pan dowiedział już wszystkiego, tak? O jest tutaj, to proszę bardzo, jak ta, wezwijcie ją, chodźcie, proszę bardzo. Usiądź raz. No nie, zgłaszasz, odważnie wejdź, proszę bardzo, skoro na mnie zgłaszasz, to odważnie wejdź i usiądź i powiedz, jakie masz zażalenie do mnie. Zwyczajnie, usiądź do kamery, tak. Nie, tak. No sami widzicie, co to za... Ale to pani nie musi wcale do tej kamery. A pan też jej nie może nakazać, żeby... Pamiętajcie, że tu jest słowo na sprzeciwko słowu. Teraz... Waszym zadaniem jest to, kto chętnie mówi, a kto oskarża drugą. Pamiętaj. Czekaj chwilkę, twój głos potem będzie. Popatrzcie. Panowie chcieli mi zadać pytanie, więc słucham. Nie. Czekaj. Nie, no ja bym nie chciałem, no tu pan Rafał ma do pani pytanie, więc... Proszę usiąść z nami do stołu. Jak się... No widzisz, popatrz. Powiedz mi, co to jest za osoba, która zgłasza, bo się boi, a teraz się ucieka? Ale pan, przepraszam. Siadaj z nami. To jest sala konferencyjna. Zachowuj się jak na sali konferencyjnej. Ale proszę. Ja pana proszę, żeby pan się proszę się... Ale ja muszę... Jest daleko, to muszę z nią... Ale nie musi pan podnosić głosu. Przecież sam pan stwierdził, że jest to sala konferencyjna. Pana, jako się nie cieszy, ale sami tutaj jesteśmy. Co do niektórych, to trzeba. To nie jest tak, że mamy cały czas mówić takim samym, niech pan się nie nabiera na to, żebyśmy tylko nie podnieśli. Jesteśmy osobami emocjonalnymi. Czasami trzeba wyrazić, czasami trzeba powiedzieć komuś stój, to co, też przedpowiedź stój? Dobra, ja mam pytanie do pana. O co chodzi tutaj z tą sytuacją, że panu nie chcą, nie chcą panu udzielić jakiejś informacji, czy jak to wygląda? A wie pan co, bo to się już toczy od dłuższego czasu. Wszystko tak mi zabrali. No i tam, wiecie pan, zbudowali akta. Rozumie pan, no nie jest taka procedura budowania akta, nie? Zbudowali akta, ale podczas budowy akta, ja im mówię, tutaj macie taki papier właśnie z pieczątką kulawą, nie wiadomo co to jest, no nie? I idę z nimi z tym papierem, mówię, oni mi zresztą go pokazali, co mają w aktach. I od tego momentu, jak zauważyli bubel w aktach, to tak, uciekają przede mną, zamykają się dosłownie przed nosem, tak? Akt mi nie chce jej pokazać, a teraz mówią, że akt nie ma i nie mamy już nic do tego. Pan słyszałeś. Powiedzieli, że oni już do akt nie mają, ale widzisz, ich obowiązkiem jest, że jak skończą akta i zrobią coś dalej, muszą mnie zaprosić na takie coś. No nie? Jest coś takiego, bo raz byłem. Bo no ale jeszcze nie mogę przerwać, ale wczoraj ta urzędniczka, z którą pan rozmawiał, twierdziła, że miał pan wgląd. No, był pan przy tej rozmowie, więc... Masz cały materiał, ja wszystkie materiały publikuję, nie było żadnego wglądu, bo ja ten wgląd proszę. Proszę kierowniczkę. Dwie osoby się tym zajmuje. Andrzej, który jest u góry, który się zamyka i kierowniczka, która się zamyka.
No, a reszta mówi, że ona nie ma nic do tego. No dobra, a niech mi pan powie, zwracał się pan do nich na piśmie odnośnie, znaczy do instytucji, jaka zadaje na piśmie? No bo udzielić panu informacji muszą, tak? No to widzisz, to jak mi oddzielam na piśmie, jak ustnie nie chcą. Znaczy, wie pan co, no ja nie wiem, jak na ustnie nie chcą, ale... No widzisz, ja, jest... ja robię tak, bo wszyscy piszecie, piszecie, a ja powiedziałem tak, nie będę pisał, tylko będę chodził. Ja jestem takim pismem chodzącym, można powiedzieć, który, że tak powiem, jak ty zaczynasz brać to pismo, to pismo zaczyna do ciebie mówić, widzisz. A jak ja bym napisał sztywne, to oni mi się wykręcą. To jest tak samo, jak widzisz, tam było. Napisali mi sztywne i teraz się wykręcają. Wczoraj to było, jak tam z Martą tak, to takie pismo było, co właśnie wchodziło. No, pokazywał pan, no. No, to widzisz, wykręcają się z takich pism. Oni się ze wszystkiego wykręcają już. No, ale wczoraj pana informowali, że sprawa poszła, z tego co kojarzę, to poszła dalej, czyli do sądu, tak? Ale to pamiętaj, że jak ktoś takiego idzie, to ja też mam prawo porozmawiać z tym, kto to zrobił, dowiedzieć się na przykład. Wszystko mogę, widzisz? No dobra, ale ta pracownica, z którą, bo nawiązujemy tutaj wczorajszy, bo pan mówi, że jest to ten sam temat wałkowany, tak. Ta wczoraj pracownica powiedziała, że ten urzędnik, no że wszystko zostało udzielone w temacie, tak? I w tej chwili z panem nie będzie już w tej sprawie rozmawiać. Tak, odpowiedź najczęściej usłyszysz od paranoików. On ci nie da nic, a powie, że on wszystko ci już dał, bo on, że tak powiem, nie ma przeglądu. On pracuje na niskich wibracjach. Dlaczego może z jego perspektywy wydaje się, że oni wszystko powiedzieli? No bo nic nie mają w głowie więcej. Czy ja mam pytanie, w sądzie pan zasięgał informacji w sprawie swojej sprawy? W sądzie to nie przyjmują mnie do sądu już. W sądzie to już mam tak, że jak mnie widzą, to już mnie nie wpuszczają do sądu. No ale ja na rozprawę pana będą musieli wpuścić. Też mnie nie wpuścili na dwie rozprawy. No to pomyśl sobie, co ja takiego robię. No nic, ja tylko chodzę i rozmawiam. Ja tylko chcę swoje, a oni, widzisz, uciekają przede mną. Policjanci, z wami jeszcze nie miałem takiej rozmowy i bardzo fajnie, że o tym rozmawiamy, bo też poruszę ten temat przyjazdów tutaj. Pomyślcie sobie, bo co ja tu będę, to nie będę wzywać. No wie pan, jak pan zakłóca tutaj spokój, ale porządek. Ale określić zakłócenie, to ja ci powiem, czy to robię. No wie pan, to jest zakłócenie. No tutaj mam informację, że pracownik, urzędnik z panem zakończył temat, a pan upiera się dalej przy swoim, nie chce opuścić tego pokoju, tak? No też nie może się pan zachować w taki sposób. To co mi polecisz? No bo ja nie wiem. Co mi polecisz? To mi coś poleci. Fajnie, no kreci pan sobie materiał na swojego YouTube'a. No, ja nie zacząłem. Wszystko fajnie. Ja nie wymyśliłem. Że pan sobie wymyślił taki pomysł na życie. Nie. Jak najbardziej. No tylko, że też nie może pan utrudniać życia innym, tak? Ja tego nie robię. Nie może pan przesiadywać w urzędzie, w gabinecie. Ile to jest, jak oni są w porządku, ile to jest, skonstruowaliśmy akta, panie Rafale, proszę bardzo, akta. Ja oglądam akta, mówię, fajne akta, dobra, koniec. I tyle by mnie widzieli, Sprawa rozbiła się o te akta, widzisz. Zwyczajnie bubel tam zrobili, teraz nie chcą się przyznać, ani dyrektor. Na każdym szczeblu, na każdym jednym, widzisz, ukrywają coś w aktach, zwyczajnie, no to... No tak, no ale jeżeli, ale... Ale nie wiem, mam posłuchać. Te papiery stąd poszły do sądu, tak? Tak jak pana informował, tak? Bez mojej... No dobra, no ale w sądzie, sąd, jeżeli stwierdzi, że tak jak pan to twierdzi, że jest to bubel, więc tam ma pan możliwość obrony, tak? Zrozum, że to ja mam czekać aż do sądu, jak oni mają pamięci mój skuter. To nie chodzi tylko o akta, że ja chcę oglądać sobie jakieś papiery. Ja nie jeżdżę pojazdem. Zabrali mi pojazd na lewych papierach już pierwszego dnia, słuchajcie, więc pierwszego dnia powinni mi to, jakby ktoś był mądry, to od razu powinien powiedzieć, oddajcie mu go od razu. Ale kto panu zatrzymał? Policja. No to czemu pan na kulawych papierach idzie na policję, tak? Może dlatego, że komendant nie odbiera ode mnie telefonów, nie przyjmuje mnie, może dlatego? Co? Naprawdę. No to myślę, że... Dokładniejszy temat powinniśmy siedzieć teraz na komendzie policji i rozmawiać w tej sprawie. No mówię, słuchajcie, albo zróbmy taki pomysł, bo jak was temat interesuje, mówię, zobaczcie. Znaczy wie pan co, to nie jest kwestia, że nas temat interesuje. Przez pryzmat naszej pracy. Bardzo dobrze. W ten sposób. Bo wy współpracujecie z policją. No nie, też fajnie, żebyście się dogadali też z policją co do mojej osoby. Ale w jakimś sensie mamy się. Na przykład, co zrobić w takim przypadku, gdy na przykład
bo ja jutro też przyjdę, pamiętajcie, bo ja sobie postanowiłem na... No ja podejrzewam, że będzie pan jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu, no tylko niech mi pan powie, no co to daje, robię, tak? Po co to robię? No, ja... Skoro wałkuje pan jeden i ten sam temat i, ale ja ich też i nauczam, dostaje pan od nich informacje, tak? Ja ich też nauczam. Ja podejrzewam, że nic pan więcej nie uzyska żadnej informacji tutaj od pracowników. Niekoniecznie, bo pamiętaj, że to wszystko zależy od jednego urzędnika, który zacznie to robić. Popatrz, ty był takim urzędnikiem, byś powiedział, dobra, chcesz akta? Załatwię ci te akta. Pójdę tu i przyniesie te akta. Proszę bardzo. Możesz być też takim, widzisz? No ale przez ten okres czasu ktoś panu tak powiedział? Nikt właśnie. I myśli pan, że to się zmieni? Tak, dlatego chodzę. Pamiętaj, że skoro nikt, to zawsze będzie ten pierwszy. A oni się po to robią, żeby się podejrzewam, że nie, bo jak wczoraj pan rozmawiał z panem dyrektorem i pan powiedział, że tutaj w wydziale jest temat zamknięty, bo sprawa poszła dalej, więc wydaje mi się, że nie uzyska pan tutaj informacji. Ale nie wierz dyrektorowi w takie rzeczy, które on mówi... Ale komu mam wierzyć? No to zbadaj temat, mówię. Ale, ale czynności nie są nasze. Czynności, sam pan powiedział, są policji. Wtrącę się teraz. Jeżeli to, co pan wcześniej powiedział, że tutaj nie chce już z panem nikt rozmawiać, to po co my tutaj siedzimy? W sensie nie ma tutaj potrzeby siedzieć, prawda? Nie ma tu... My czyli kto? Czyli my. Czyli no, ja pan, czyli my. Ale pan ja tutaj przyszedł. No dobrze, ale na obecną dzisiejszą sytuację pan już dostał informację, że wszystkie informacje zostaje panu przekazane wcześniej, tak? Ale ja wcześniej, dostaję, tak? Dostaję takie rzeczy codziennie. No i nic się nie zmienia, tak? No i tak jak mówię, no i podejrzewam, że się nic nie zmieni, więc... Ale pamiętaj, że ci ludzie się oglądają i też inni też oglądają, a ja też jestem od tego, bo ja też mam kanał, gdzie nauczam tej nowoczesnej psychologii. Dlatego ja ich, że tak powiem, pokazuję paranoików i pokazuję im, jak z tego wyjść. No bo sami byście, sami pomyślcie, że jakby inny świat wyglądał, gdyby było tak, nawet jeżeli zatrzymują mi ten skuter, przychodzą te papiery do nich tutaj, a oni pierwsi by mi nawet powiedzieli, o, te papiery mi się nie zgadzają, to ja, panie Rafale, tutaj nie możemy panu trzymać, oddajemy. To oni powinni zauważyć. Dobra, a panie Rafale, to z innej beczki. Skąd pan wie, że ten dokument, o którym pan tam mówi, jest to bubel? Skoro policja wystawiła, przeszło to przez wydział, poszło to do sądu, tak? No bo pan tam twierdzi, że jakiś dokument był bublem, tak? Nikt się tym nie chce zająć. Może wy się zajmujecie, słuchajcie. Popatrzcie, jaka prosta sprawa. Wam też, nie wiem, czy w policji zmieniły się pieczątki w 2020 roku? No co, nie wiem, kiedy się no to co słuchaj. No tematem policji to mam no to jak chcesz zobaczyć bubel, to ci mogę nawet opisać, jaki łatwy jest. Popatrz, jaki prosty jest. No pomyśl sobie, że na przykład masz jakiś papier, fajnie wypisany. I teraz masz dwie pieczątki. Nowa ci przyszła. Albo starą przybijasz, stara jest po to, że jest wycofana, no to przybijasz starą pieczątkę. W roku 2023, której tej pieczęci nie ma. Nie ma tej pieczęci, zrozumcie, a ja dostaję dokument i na tym dokumencie ze starą pieczęcią trzymają mi skuter i oni o tym wiedzą. I tutaj nikt, ani policja cisza. A gdzie pan ma ten dokument? Tu jest, w aktach. Ale fizycznie. Czyli widział pan ten dokument? Ja go widziałem, dlatego ja od razu zauważyłem takie rzeczy, widzisz? No. I Andrzej to zauważył, tu wszyscy wiedzą o tym. Tylko wszyscy, że tak powiem, milczą. No ale sprawa poszła dalej. Do kogo? No z tego, co wczoraj dowiedzieliśmy się, do sądu, tak? Ja nie jestem pewny, czy te akta są w sądzie. A pewny jesteś, też nie jesteś pewny. Wie pan co, nie jest to moja sprawa, więc ale... nie ja kierowałem tą sprawę do sądu, więc wie to... No to kto wie? Miejski Zarząd Drugi Mostów i taką informację pan wczoraj uzyskał, tak? Ja nie... Ale to jest, wystarczy, że ci ktoś powie, nie mam, to mówisz, to nie macie. To nie jest tak. No dobra, no ale tak to co pan chce, żeby, nie wiem, ktoś przyszedł, nie wiem, pani kierowniczka, pan dyrektor kierowniczka, powiedział panu to samo, że to co powiedział pan dyrektor wczoraj na korytarzu, że po prostu temat jest zamknięty dla wydziału i sprawa została skierowana do sądu? I jeżeli ja się spotkam z kierowniczką, to wtedy będzie mi wyjaśniać, dlaczego mi nie wezwała, dlaczego nie zwróciła uwagi na pewne rzeczy. Innymi słowy, co będziemy... Pan co, ale, jeżeli, akta, ale sam pan mówi, że jeżeli ktoś nie chce z panem rozmawiać już osobiście, tak, twierdzi pan, że na policji już nie chcą, bo chodzi pan któryś raz. Przychodzi pan tutaj, nie chcą, bo chodzi pan któryś raz. To ja bym się zwrócił do nich na piśmie, tak? Na pismo panu muszą odpowiedzieć, tak? W terminie 30 dni. No i wtedy pan będzie miał czarno na białym, tak? Przerabiałem pisanie. No i co, dostał pan od nich odpowiedź? Dostaję każdą, tylko nie konkretną. To już znaczy ja nie rozumiem, jak konkretną. Jeżeli się pan precyzuje w piśmie, że pan chce mieć udzielone informacji takiej, takiej i takiej, to nie wiem, udzielają panu w innym temacie? No przynajmniej to, ja to mówię, ale pamiętaj, że ja mam łatwość. Poczekaj, ja mam łatwość mówienia nie w pisaniu. To nie jest tak, że wiesz, dla ciebie to jest
Bo ty tego nie pisałeś. Wie pan co, ale nie zawsze wszystkie, wszystkie rzeczy, tematy załatwi pan po prostu słownie, tak? A jak? A jak to nieraz trzeba się, zwrócić na piśmie, tak? Do instytucji, do jednostki. Pamiętaj, że ten, do którego piszę, to on ma znać odpowiedź, więc ja mówię tak, po co mam pisać? Ale jeżeli pan zadaje konkretne pytanie. Za często mi wchodzisz w słowo troszeczkę, za często mi troszeczkę wchodzisz. No, bo chcesz to mieć wyjaśnione, rozumiem, popatrz. Jaka to tak, jest, bo walkujemy temat już od wczoraj Nie rozumiesz, gdzie tu jest wasz ruch po prostu. Popatrz. Wyjaśnię ci z tymi dokumentami. Jaka jest różnica, czy ty mi to... Ja ci zadam pytania, a ty mi odpowiesz, czy ja ci napiszę, poczekam, a ty mi odpowiesz. Przecież ja mogę bezpośrednio iść do ciebie. Nie, ty nie musisz, ja nie muszę pisać. Ty nie musisz pisać. No dobra, ale wczoraj, ale pan wczoraj twierdził, że oni tego nie chcą, wszystko chce na piśmie, tak? Nie dokończyłem ci jeszcze. No. Nie dokończyłem ci. To jak myślisz, że jak oni mi odpiszą, jak oni nie chcą mi odpowiedzieć? Zrozum, że jak on tego w głowie nie ma, to on tego mi nie napisze, co chce. On mi napisze po swojemu i potem ci napisze, że koniec odwołania ci napisze jeszcze. Tak piszą ludzie. Koniec korespondencji. Ten mi napisał, policja. Policja, mówię, ja już do nich pisałem, to napisał, że ostateczny raz, proszę tutaj, już nie wiedzieli, co mi odpisywać, to dali mi ostateczny termin, żeby mi napisał. Jedno pismo. Zawalili i mówią tak, koniec pisania, panie Rafale, ostatnie, jak nie napiszesz pan teraz, to ci nie załatwimy. No i wiadomo, że napiszesz wtedy? No nie. Oni po to robią, widzisz. Mówię, zawalili i teraz zajmijcie się, a teraz wam zgłaszam, słuchajcie, spadać te akta, bo to jest temat akt. Czy wie pan co, to nie jest nasz temat, także my nie będziemy badać, bo to nie są nasze kompetencje, tak? No, my nie jesteśmy stroną w postępowaniu. Dobra, A co będziecie robić na przykład, jak się urzędnik zamyka przede mną albo przed kimkolwiek? Kompetencje to są? Ja panu powiem, zgłoszenie dotyczy konkretnych rzeczy i tyle. Urzędnik, normalnie, słuchaj, to... No tak, tylko że tak jak mówię, wczoraj... Czekaj, daj teraz koledze, może... Dobrze, posłuchaj. Ale to nie jest jakieś wybiórcze, że tam koledzy powiedzieć, czy nie... Nie, bo może teraz z tobą porozmawiam. Fajnie będzie, popatrz. Ale panie Rafale, ja tutaj słyszę z informacji takich, że wczoraj uzyskał pan... Ale nie, już to wiem. Informacje na temat własnej sprawy. Dzisiaj pan przyszedł po te same informacje, które pan... Ale... Ten na razie zostawiamy, widzę, że nie rozumiecie. Chcę inny temat. To jeżeli temat ucieczki urzędnika przede mną. Pomyśl sobie, że załatwiasz coś w urzędzie, a jestem urzędnikiem, no nie? I wiesz o tym, że ja ci to robię, pamiętaj. Jak na twój widok, jak tylko cię zobaczę, zamykam drzwi na klucz. Zadzwoniłbyś na Straż Miejską? No ale nie było mnie tutaj, czy nie wiem jak to wyglądało. To jest twój przypadek. Ale ja nie jestem od tego, żeby sobie wyobrażać różne przypadki. To nie tak funkcjonuje. To jak chcesz wiedzieć, jak jest mój przypadek, jak sobie go musisz wyobrazić? Wyobraź sobie człowieka, który idzie do urzędu. Wcześniej sam pan powiedział, że... Poczekaj, nie chcą podążaj za mną. Podążaj za mną, za tą opowieścią o tym człowieku, który szedł do urzędu. I jak tylko urzędnik go zobaczył, to zamknął mu drzwi i teraz się zastanawiamy, czy ten człowiek, który to zobaczył, że tak ciągle się zamykają, to królestwo się tak zamyka, co wszyscy urzędnicy, czy on zadzwoni na straż miejską i co zrobił strażnicy miejscy w tej historii? Co by straż miejski? Ale ilu jest takich urzędników, panie Rafale? I pytanie wypadło, co zrobił strażnik miejski. Wszystko zależy od różnych rzeczy, no różnych czynników, słusznych, które są... Słusznych, oczywiście. Słusznych, to chciałbyś, żeby cię przed tobą tak zamykali? Ale tak jak mówię, możemy sobie teoretyzować. Nie teoretyzujemy, to jest mój przypadek. To nie jest teoretyzowanie. Pana przypadek taki jest. No, to mówię przecież. Nie zastanawiał się pan? Dlaczego? No mówię, bo o tym rozmawiamy. No, ale niech mi pan powie, czy nie zastanawiał się pan, dlaczego urzędnicy już po raz kolejny nie chcą panu udzielać informacji? Bo zawalili akta i są paranoikami. No ja ci mam to na kartce napisać, czego jeszcze nie rozumiem. Ja myślę inaczej, że na kartce może pan napisać rzeczy, które pan oczekuje tutaj. Ja niczego nie oczekuję. No to... Przed chwilą mówił pan, że nie, chce pan to nie są oczekiwania. No ja, przed chwilą pan chciał jakieś informacje, wglądu do A, teraz pan twierdzi, że pan już nic nie oczekuje, no to... Zero oczekiwań, marzenia, nie oczekiwania. Widzicie, nawet słów nie znacie. Załatwi pan sprawę już dzisiaj tutaj. Ale wy mnie zbywacie, ja chcę załatwić. Ja się pytam, pan zadawał pytania teraz. Nie załatwiłem. Co zrobicie, jeżeli bym was wezwał, pokazał wam zamknięte drzwi i powiedział, że tam jest urzędnik, który się przede mną zamknął. Co byście zrobili? Czy zgłosić byście, bo pamiętacie, macie dwie rzeczy do wyboru, tak? Moje zgłoszenie przyjąć, powiedzieć uzasadnione, albo możecie nawet mnie oskarżyć o nieuzasadnione wyzwanie. Tak, możecie. Może. Czyli w tym przypadku, czy byłaby taka szansa, żebyście mnie oskarżyli o nieuzasadnione wezwanie, jeżeli ja zgłaszam, że urzędnik mi się zamknął? To musielibyście mnie oskarżyć i ukarać. To powiedzcie mi, dlaczego mnie chcecie karać?
A kto pana na chwilę obecną? No pomyśl sobie, no bo ja się z tym spotykam. Nie, wczoraj z tobą się tak spotkałem. Wczoraj było konkretne zgłoszenie, które wpłynęło. Ale ja cię prosiłem jeszcze o to, żeby. Ale rozmawiał pan wczoraj z urzędnikami. Chciał pan rozmawiać z dyrektorem. Z tobą rozmawiałem. Dyrektor wyszedł. Słuchajcie, co zrobicie w takim przypadku, jeżeli ja jeszcze raz wam powiem, zadzwonię i zgłoszę wam, że tam siedzi urzędnik, a drzwi są były otwarte, jak mnie zobaczył, zamknięte, nie chce wychodzić i to jest któryś z kolei raz. To jest urzędnik. Jeżeli pan tu jest. Co zrobicie? Co zrobicie? Czy pan, że ten człowiek się zamknął przed panem? Matko jedyna, nie pierwszy raz. Wie pan co, ale ktoś nad tym pracownikiem... Nie, musisz moje materiały, jak panie Rafale. Normalnie, panie Rafale. Jak w filmie, ucieka człowiek. Dobra, panie Rafale, ale to nie będziemy rozmawiać o rzeczach. Co robicie? Ja zgłaszam. Ja zgłaszam takiego pracownika. Co robicie? Czy przyjmujecie zgłoszenie, czy mnie oskarżacie o fałszywe, o niezasadne wezwanie was? Bo musicie mnie oskarżyć. Jeżeli nic nie zrobicie, to musicie mnie oskarżyć. Ale jak nic nie zrobimy? Patrol może przyjechać i wyjaśnić sytuację na miejscu, tak? Bo no zgłosić można wszystko, tak? Ja chcę do urzędnika, który jest zamknięty. Co wy robicie? No, no i wczoraj była sytuacja, że urzędnik... Nic nie zrobiliście. A co wczoraj była sytuacja, gdzie rozmawialiśmy z urzędniczką. Ona powiedziała oficjalnie, że temat z panem zakończyła, a pan w dalszym ciągu nie chce opuścić pokoju, tak? Możesz rozwinąć, rozszerzyć tą myśl na jeszcze jedne drzwi, które tam były zamknięte. Ale ma pan wszystko nagrane, pan twierdzi na materiale, tak? Nie rozumiesz. Pytam się, co zrobisz następnym razem, gdy cię wezmę do zamkniętych drzwi, tam w te same drzwi, pokażę ci jeszcze raz, popatrz. To co teraz zrobisz? Każda sytuacja jest przypomniana inna. No to jak inna, no? No każda sytuacja jest inna. Nie ma, nie ma gotowego scenariusza. A to jak wam, jak was uczyli? Bo wyście pytali, co zrobić w takim przypadku, a dobrze, panie Rafale, bo powiedział, temat... że sytuacja jest inna, nie będziemy o tym gadać. Panie Rafale, schodzi temat na niepotrzebne. Tory niepotrzebne, tracimy czas tutaj. Niepoprawnie szkoleni, moi drodzy, niepoprawnie was szkolili. Tak. To jest pana opinia, nie będziemy dyskutować na ten temat, jak byliśmy. Ile razy można się pytać was, zawodowców, co zrobicie w takiej sytuacji, no wezwanie macie, no co się stało, przychodzicie na miejscu. Urzędnik mi się zamknął, panie, no. Co robisz teraz? No to jest pytanie, no, urzędnik. To, no, a jakby się tobie zamknął, mówię ci, tobie by się zamknął, idziesz załatwiać coś tam dziecku, nie wiadomo co, zamknął ci urzędnik. Panie Rafale, nie przychodziliśmy na to. To przejdziemy. Dobra, panie Rafale, bo ta rozmowa... Ale co robicie, słuchajcie, bo... Schodzi na inne tory. Słuchajcie, bo ja za chwilę, słuchajcie, a wiecie co ja zrobię? Za chwilę, jak wy to stąd pójdziecie, to ja sobie zadzwonię na ten, na, do was, na Straży Miejskiej i będziecie musieli przyjść i powiedzieć, pokażę wam te drzwi i teraz róbcie. No a jak nie, to fałszywe wezwanie na mnie, tak? No tak. No musicie, nie fałszywe, te nieuzasadnione, no. Że tak nazywacie to. Bezzasadne, czyli właściwie te drzwi mogą być zamknięte. Proszę pana Rafała, trzeba mi pouczyć jeszcze. Panie Rafale, proszę nie zgłaszać takich sytuacji na Straż Miejską i Policję, ponieważ jeżeli urzędnik się zamknie i drzwi są zamknięte, to mają być zamknięte i Policja nie ma nic do tego i Straż Miejska nie ma nic do tego, tylko pan ma. To czemu pan ma? Urzędnicy nie mają. Widzów to wkurwia, że tak powiem. Oni się łapią za głowę, co tam się dzieje, a Straż Miejska mówi, że tutaj pan Rafał nieuzasadnione wezwanie. To musielibyście mi dać. Czyli ja dobrze rozumiem, że pan ten materiał nagrywa tylko dla widzów? Żeby zapuścić? Bo to tak zrozumiałem, tak jakoś pan mówi, że to... Niektórzy to tak traktują jak ty, tak. Niektórzy to tak widzą. Ty, jeszcze raz panu mówię. Dobra, panie Rafale, bo to... Niektórzy widzą tylko rozrywkę i głupoty jakieś. Przedstawcie mi się panowie na końcu. Rafał Stępniak. Przedstawiałem na początku, szanowny panie. Przedstawię się panu jeszcze raz, jeżeli pan chce. Michał, inspektor Straży Miejskiej w Jaworznie, Rangier Michał. Dziękuję. Tak jak panu... Michale, czekaj. Panu zgłaszam ci niedopełnienie obowiązku. Nie wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku na kanale. Michale, kolega się nie przedstawił, zgłaszam. Szanowny panie, na udostępnienie mojego wizerunku. Ale ja nie wiem kogo nawet. Ja nie znam twojego imienia, nazwiska na ten moment. Ale ja nie znam, to jak mogę ci. Dobrze. Jak mogę udostępnić coś, co nie znam? Widzisz, jak to możliwe? Ja tam wczoraj mam... pan też mnie pytał o imię. Proszę się nie chować, bo widziałem. Właśnie. Niebieska pani mi się schowała właśnie, jak tylko. Drzwi się zamknęły teraz. Jak tylko widzicie, wyszedłem, że zobaczyła mnie, że ja też wychodzę z sekretariatu, to już pani uciekła. No i słuchajcie, komu to zgłosić? Słuchajcie panowie, bo teraz mi. Słuchajcie, poważnie mówię. Widzieliście tą panią? Ona mi teraz uciekła, to ja was zgłaszam. Zgłaszam tutaj. Zgłaszam wam. Zgłaszam, że mi uciekł urzędnik. Schował mi się. No, sami byliście świadkami tego. Weszliście pierwsi, ona zobaczyła mnie i uciekła.
Pytam, czy będzie pan coś jeszcze załatwiał tutaj, bo będzie pan coś rozmawiać? Wam zgłaszam interwencję. Ale chce pan rozmawiać z tą panią? Wam zgłaszam interwencję. Tak, pytam tak. Się, czy pan chce rozmawiać z tą panią? Tak. Tak, tak. I stójcie, ale chce pan gdzieś dostać się do nie wiem, z kimś rozmawiać tutaj jeszcze, czy o co chodzi? No, to jest mój temat, a wy macie pilnować, żeby mnie ale to ciepła. Ja też nie muszę nie. Słuchać kwestii pana tematu. Nie tak? Musisz, być ale masz obserwować to, żeby urzędnik nie uciekał. Wy jesteście po to, żeby stać na stanowisku. To jest, ucieka ci normalnie. Ucieka mi, a wy mi też nie uciekajcie. Chodzi o to, ale że po to stoicie... Zapraszamy sobie poza z nami. Idziemy w tamtą stronę, na zewnątrz. Gdzie? Na zewnątrz. Dlaczego? A dlaczego nie? Tak samo jak pan mówi, że my jesteśmy od tego, żeby pilnować nieuciekających urzędników, które ja tutaj nie widzę. To jest świat pana Majku tutaj. Panowie, ale ja nie skończyłem, bo mieliśmy rozmawiać o sekretarce. No, no tak. I co? No i co teraz? To pan chce coś, nie wiem, no tutaj stoicie... do kogoś się dostać, coś złożyć, jakieś pismo napisać? Tak, widzisz. Można panią na chwilę prosić? Bo tu pan może pan do mnie podejść. Nie jak prawie chce coś złu. Proszę podejść do mnie. Widzicie? Popatrzcie się, nagrywanie jej przeszkadza. No może przeszkadzać, no, a nie może pan zaprzestać, jak pan chce rozmawiać? A to jest urzędnik ze zrób. Ale to nie ma znaczenia. Pani prosi pana, rozumiem, żeby pan. Ale wy jesteście nie przeszkoleni. Żeby pan nie nagrywał. Michale, tak. Michale, nie przeszkolony zostałeś poprawnie. Ale to jest pana zdanie. No to ja to... Co? Ja widzę, że pan jeżeli urzędnik ci powie, czekaj chwilkę, bo ty chyba rozumiesz tak, że jeżeli urzędnik powie, że proszę wyłączyć kamerę, ty nie posłuchasz, to cię może nie obsłużyć do końca życia. Chciał pan złożyć na piśmie jakąś sprawę? Michała pytam. A ja pytam pana. No pani Michała. Sobie nie życzy nagrywania, tak? A to jest urzędnik. No to co z tego, że jest? To że nie obsłuży mnie już. Obsłużyć pana obsłuży, ja ale nie chcę, żeby pan jej nagrywał, tak? Jak wyłączę kamerę? Dla mnie to jest zrozumiałe, tak? Jak wyłączę kamerę, to wtedy byś mi obsłużył. Ja z panem rozmawiam i kamera jest załączona, tak? Natomiast mówię, ta pani sobie... Nie ma wykroczenia przestępstwa. Załatwia pan sprawę, czy pan nagrywa materiał? Czy to jest jakieś, zauważyliście tutaj niedopełnienie obowiązków? Nagrywać pan może, tak jak tutaj funkcjonuje. Tylko nie wolno panu publikować. Bez naszego wizerunku. Czy jest tu jakieś, ja cię nie znam, czy jest tu jakieś niedopełnienie obowiązku? Czy chce pan złożyć jakąś sprawę na piśmie? Zauważyłeś, jak długo tutaj czekamy. Jeszcze raz panu powtarzam, że nie jesteśmy na tym. Ja do pana mówię per pan i tego oczekuję od pana. Ja nie oczekuję, to nie oczekuj. A ja będę oczekiwał. Oczekiwań się nie spełniają, panie, to sam możesz oczekiwać do końca życia. Dobrze, to pan, chce pan załatwić jakąś sprawę tutaj? No właśnie, to dlaczego mi uciekła? Kto uciekł? Pani prosi, aby pan przestał nagrywać i wtedy nie ma problemu, podejdzie do pana. A wiesz o tym, że za takie coś są pozwy cywilne i wygrane jeszcze karne z twojej strony? Bo ty nie, ty nie dopełniasz obowiązku znajomości przepisów, którymi się posługujesz. Rafale, widzę, że znowu pan zaczyna poruszać inny temat niż ale temat. Mówię, że załatwia pan sprawę tutaj, czy nie załatwia pan sprawę? Powinieneś się odpowiedzialnie zachować w tej sytuacji. Pan również. Ale powinieneś dopilnować tego, że tu nie ma tak, że co pan potrzebuje? Kartkę jakąś do pisania? Ale ty mi nie sugeruj, co ja potrzebuję, bo ja wiem, co sam potrzebuję. Pan chciał załatwić sprawę na piśmie. No i załatwia. Nie, no to... ale ja pierdzielę, ja nie mogę ci już z nimi gadać, chyba ja nie biorę nim o chlebie. No to jak pan robi, to tylko dlatego, że mieć więcej porobień, to... Jak ty masz na imię? Już panu się przedstawiałem. To jest ewidentne odrzucenie mnie w każdym temacie, w każdym zdaniu, w każdym wyrazie, we wszystkim. Tylko sobie iść, popatrzcie. To jest brak wyboru, mają przetrwanie. No. Panowie, no zobaczcie, że ja tutaj nic nie załatwiam, popatrzcie. Czy może pani do mnie podejść, proszę panią? Bo niech pani zakryje sobie twarz, do mnie podejdzie, bo chcę z panią porozmawiać. Nie mam takiej pani twarzy, a pana proszę, żeby pan wyłączył kamerę. No to proszę panią, to jest po pani stronie, niestety. Po pani stronie sobie zakryć twarz, jeżeli już pani chce. A ja chcę być obsłużony, bo obsługa jest na pierwszym miejscu, a twarz to może pani zakryć, proszę bardzo. Ale ja nie mam, że tak powiem, to nie jest po mojej stronie pani zakrywać twarz, proszę panią, bo pani ma odkrytą twarz. Proszę tu wyjść z odkrytą twarzą, normalnie się pokazać, co pani robi, no. To zapraszam bardzo do rozmowy, bo ja, proszę panią, ja potrzebuję też coś załatwić, tak? Panowie, no zróbcie coś, widzicie? No i tak co? I to jest prawe, sprawiedliwe, etyczne, co robicie? Sami pomyślcie. No sami pomyślcie, panowie. No Polska was ogląda, no zróbmy coś. Ja wam pomogę w tym wszystkim. Ja wam będę dawał pomysły, aby będziecie realizować. Będę dawał wam pomysły, aby będziecie realizować. No mi chodzi o to, żebym miał porządnych strażników miejskich.
Dam wam parę sugestii, jak chcecie, co zrobić. Nie, nie potrzebuję. Niech pan uwierzy. Ale nie załatwiasz mnie, jeszcze mi śledzisz. To ty mnie śledziłeś jednak? A ja pana nie śledzę, wie pan co, mam inne zadania. Obróciłeś samochód na... Proszę pana, ale nawet jeżeli jeżdżę, jechałeś, to mogę jeździć po terenie całego miasta, tak? Dlatego na świętego Wojciecha. Pytam. Byłeś dzisiaj dwa razy, tak zrobiłeś tam i z powrotem. Wie pan co, jeżdżę po terenie całego miasta. Czy była taka sytuacja u kapliczki? Jeżeli pan się czuje śledzony, wjechałeś i zjechałeś. To już jest pana sprawa, tak? No, powiedz mi, Michale, czy wjechałeś pod kapliczkę i potem za... Jeżdżę po terenie całego miasta. I zjechałeś. I odpowiem panu tylko tyle. Nie mieszka pan nigdzie na uboczu, skoro pan twierdzi, że mieszka pan w centrum. Więc nie wiem, o co panu chodzi, tak? Michał, ja się pytam, czy byłeś, czy nie byłeś tutaj. Ale ja już panu tej informacji nie będę udzielał, bo panu już udzieliłem kilka razy. Ale ja ci więc jak najbardziej może pan sobie odtworzyć materiał. Nie wiem, możemy pani prosić na chwilę, żeby ten, no nie wiem, co ten pan chce, żeby to zakończył, bo to mówię, no będziemy... Bardzo dobrze, bardzo dobrze, dziękuję ci. Czy pani słyszała tutaj polecenie funkcjonariusza? No właśnie, i co? I dało się wyjść? I dało się, proszę. Dobra, panie Rafale. Ale nie, bo ona mi zaraz się schowała. Proszę podejść do okienka profesjonalnie do mnie, proszę panią. Słucham pana. Nie w drzwiach, bo pani miała czymnik nie zamknąć, proszę te drzwi, żeby pani nie uciekła. Nie, pan mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Szanowna pani, niech się pani zachowuje jak sekretarka dyrektora, proszę bardzo. No panie Rafale, no tak. Bo mówię, no nie ma. Nie ma co proszę panią, tutaj zostawiłem karteczkę. Przeczytała pani karteczkę? Tak, leży karteczka. Gdzie mogę pokazać? Może pani pokazać, gdzie karteczka leży? Poszła teraz, została wyniesiona do dyrekcji. Słucham pana. A co było na karteczce? Że był pan tutaj, no. Nie, tak było. To jak pani przekazała? Proszę panią, ja tu chcę porządnie załatwić interes. A wy zwracacie uwagę na drukowane i pisane, no to... A pani co pani zrozumiała? Proszę panią, co było na karteczce? Informacja, że był pan godziną. Dobra. I prosiłem o odzwonienie też, tak? Akurat ma pan, no niestety pecha, bo mamy awarię telefonu w całej sieci, która wycenie naprawię na dniu jutrzejszym. A kiedy się taka awaria wydarzyła? Pół godziny temu została przekazana mi informacja przez informatyka. Akurat jak ja się pojawiłem i słyszeliście to. No akurat ja nie jestem temu winna, proszę pana, bo ja awarię nie przewiduję. Ale co się dzieje, na przykład, jakie były zgłoszenia na przykład? Nie było połączeń? Nie ma połączeń. Teraz ale ja właśnie dzwoni, miałem. Znaczy nie, jest sygnał połączenia u kogoś, u nas nie ma tego sygnału. Telefon do nas nie dzwoni. Ale ja słyszałem, że dzwonił. Mam nagranie, że dzwonił. Mhm. Bo się dlatego, że słyszałem, że dzwonił. Ale konkretnego, pan chciałby naprawdę. Ale ja też chyba widziałem, że pani odbierała telefon wcześniej, zanim wszedłem. To chyba potem, zaraz jak ja wszedłem, to była awaria. Nie wiem, nie powiem panu. To jest przestępstwo, słuchajcie. Słyszycie tą bajkę? Chciał pan. No to zgłaszam wam przestępstwo. Trzeba zgłosić na Komendzie Miejskiej Policji, jeśli pan tak. To pomóżcie mi, ale wy jeszcze popracujecie. Konkretnie pan chce do kogoś jeszcze... Przestępstwo badam teraz. No przedłużamy niepotrzebnie, tak? Badam podejrzenie popełnienia przestępstwa. Poważnie. No to, ale wy potrzebuje świadków, jak to wychodzi, słuchajcie. Macie być świadkami teraz moimi. Słuchajcie, czy to prawda, że to nie jest prawda z tą awarią sieci? To jest wymyślone. Może pan zadzwoni do sieci i zapytacie. Właśnie skąd to pani wie, że to jest awaria sieci? Kto podjął decyzję? No, zostało to zgłoszone. Kto to zgłosił? To proszę tę osobę. Proszę tę osobę. Ale to naprawdę nie jest pana sprawa w tym momencie. Panią, jeżeli ja badam popełnienie przestępstwa, to na bieżąco. Poczekajcie, ale ja mówię. Przecież to jest kryminał po waszej stronie. Jeżeli ja zgłaszam podejrzenie przestępstwa, a oni mi przeszkadzają, to po której stronie są? Ale gdzie pan zgłasza to? Po której stronie, słuchajcie, wy jesteście, jeżeli ja, pamiętajcie, że ja zawsze mogę być lepszym detektywem od was. Wam się może nie chcieć, a ja to mogę widzieć. Ja teraz to widzę po prostu. Widzę, że tu jest coś kombinowane, ale jak jest kombinowane, to nie może być kombinowane. I teraz tak, a skoro jest kombinowane, to wiem, że kombinatorów szybciutko rozpracujemy, zanim kombinatorzy się dogadają w sensie kombinowania, pamiętaj. Na tym to polega. Bo jak my sobie pójdziemy, to ci tak dogadają, że potem się okaże, że pokażą ci zepsuty spalony sprzęt. No i może, nie, rozpalił się, zobacz. To ci pokażą. Bo wyobraź sobie awarię informatyczną, słuchaj. Telefonów. Może się zdarzyć. Dobra, panie Rafale, załatwia pan temat, czy pod tym ale momencie, nie, w tym momencie drąży pan jakiś temat niezwiązany z pana? Może się zdarzyć, awaria telefoniczna, tylko inaczej się mówi. Och, bardzo przepraszam, ja, kurde, szkoła, awaria telefoniczna, to się mówi innym tonem. To się wszystko robi inaczej, a jak się kłamie, to się zmienia całą intonację, bo się mówi z niskich częstotliwości, czyli się nie chce wyjaśniać. A ta pani nam nie chce wyjaśniać. To niech pan złoży tą sprawę, którą pan chce. Bo, proszę panią, to prawda jest jednak z tą awarią telefonu?
Ale, pani udzieliła panu informacji, że jest ale, prawo. Ale tak, czekaj, bo przesłuchałem. Byłeś... Ja byłem na przesłuchaniu. Ale pan nikogo nie będzie przesłuchiwał, tak? Bo... Oni mi znowu przeszkadzają. To nie możesz mi przeszkadzać, jak badam temat. Posłuchaj to sobie. Chcesz... Proszę panią, może pani poprosić tą osobę, która zgłosiła do tego działu usterkę? Ja nie będę dzwoniła. Ale jak dowiadałem się, czy jakim telefonem ona to zrobiła? Przekazałam panu informację, że mamy awarię telefoniczną. No ja dobrze, ja rozumiem. Tylko, że ja mówię, badam popełnienie przestępstwa awarii telefonicznej. Awaria telefoniczna nie jest przestępstwem, panie Rafale, także... Ale zgłoszenie nawet przestępstwa nie ma. Nie, to jest... Chciał pan, żebyśmy tu byli, żebyśmy panu pomogli, żeby pan się pan dostać jest, do pani. Czekaj, co to jest? No, nazwę to inaczej. Czekaj, sprawę, czekaj. Natomiast pan porusza całkowicie inny temat, tak? Niezwiązany z tym, to jest idea, do którego tu przyszliśmy. Uczciwości i odpowiedzialności. Rozumiem. Nie wiem, chce pan coś załatwić? Słuchaj, to jest badanie uczciwości i odpowiedzialności. Panie Rafale. Krótka odpowiedź, kompetencji tak, albo niekompetencji, czyli oszukiwanie pan... mnie. Urząd mnie oszukuje, zrozum. To pani mnie oszukuje teraz. Nie, nie oszukuję. Chce pan coś panią, zgłosić, proszę mi tutaj, skontaktować? Czy... Proszę panią, proszę mi tutaj dać przełożonego do pani. Bardzo proszę przełożonego, bo ja widzę z panią nie mogę. I do sali konferencyjnej proszę, dobra? Wrócimy sobie. Przełożonego w tym temacie. No, przełożona moja już z panem rozmawiała przed chwileczką. Była ale w sali konferencyjnej razem z panami. Oni nie rozumieją, że nagle może się pojawić nowy temat. Czy ja już byłem przyjęty, czy jak mam nowy temat, to następnym razem jutro? Jutro, a następnym pan, razem nie wiem, no pan na pewno jutro będzie, także. Przełożona, poproszę. A znaczy, która przełożona ze mną rozmawiała? No już był pan gdzie, i u niej w gabinecie, i tutaj był pan. No ale ona mnie zgłosiła policję, to ja chcę z inną przełożoną. Marta Kępny, tak? Przełożona, zastępca szefa. Ale macie awarię telefonu, przypominam. Halo? Zapomniała się pani, czy coś? Nie wiem, czy pan słyszał coś takiego. No jasne, zawsze se z racjonalizuje i uzasadni. To jak stąd z tymi telefonami? Nie dzwonią? Numer wewnętrzny działa, numer zewnętrzny nie działa. Jak nie? Jak miałem dwa różne połączenia, to musiał działać. Dobrze, panie Rafale. Jeżeli mam sygnał połączenia, proszę, to po waszej stronie Rafale, aparat musi się odzywać. Nie róbcie mnie w konia, słuchajcie. Panie Rafale, załatwia pan jakieś sprawy, bo chciał pan, żeby pani do pana wyszła, pomówiliśmy. Jak nie, to pani powróci do swoich obowiązków, no bo to nie ma sensu przedłużać. Znowu mi przekazają. Z szefem poproszę pani. No słuchajcie, co ja mogę poradzić? Ja tak załatwiam sprawę, bo tak mi załatwiałem sprawę. A wy się nie wtrącajcie, bo pamiętajcie, że... No nie, już, nie możecie tego robić. Proszę bardzo. Macie mi wspierać. Kierowniczka. Proszę bardzo, chciałem się raz do sali konferencyjnej. Proszę? Z Martą Kępnym, tak? Jeszcze raz. No z tą szefową taką, ale pani, co z pani chciałem rozmawiać. Proszę mi poprosić szefową. Szefową proszę. Nie podałam panu numer telefonu. Ale ja chcę, osobiście jestem. Nie dobrze, chcę, ale telefony są zepsute. Słyszałem, że są uszkodzone. Proszę mi zatrzymać tą panią, bo ja chcę z nią rozmawiać. Ale zatrzymanie obywatelskiego. Teraz pan się nie fajnie zachowuje. Ale zatrzymanie obywatelskiego. Nie ma przy pana żadnego obywatelskiego. Ale czy zrozumcie, ale zrozumcie, że ja przecież chciałem rozmawiać z szefową, no to jest szefowa, a teraz ci no ale oni jak mam się rozmawiać? No, rozmawia pan w taki sposób, jak pan rozmawia. No, no prosiłem. Było pana... Ludzie, pana to jest paranoja. Oni są paranoikami do kwadratu. Jesteście paranoikami do kwadratu, panowie. Tu pana opinia. Obserwacja, zajebista obserwacja. Dobrze, tyle z naszej strony pan chciał było załatwić... Z szefową chciałem. Była, tak? Słuchaj, jak ty byś żonie załatwiał interesy w urzędzie? Ja jestem ciekaw, jak ty byś załatwiał w urzędzie pytam, interesy. Pytam, czy była kierowniczka, chciał pan z nią rozmawiać. Michał, jak ty była? Byś... Jak Michał załatwiał interesy? Panie Rafale, była interesy? Czy nie była? Była, ale nierozmowna. A ja nie potrzebuję na sztukę ją, popatrzeć sobie na nią, tylko żeby była rozmowna, wiesz? Nie było rozmowności w tym wszystkim, nie było chęci urzędu, to było ucieczka, zaprzeczenie, unieważnienie mojej osoby i tyle. To jest strach i obawa. No to jest urzędnik strachu i obawy. Widzisz, ja im to pokazuję i wam też to pokazuję. O, widzicie? Składa pan jakieś pismo, czy znowu będziemy krążyć jakiś wokół jakiegoś dziwnego tematu, który sobie pan... To dla ciebie są dziwne, bo masz taki umysł. Jeszcze raz powtarzam, nie jesteśmy na ty. No dobrze, ale powtarzaj, no. Możesz powtarzać. Ja ci będę mówił na ty, bo nie mówię ci niegrzecznie do ciebie. Ale nie przechodziliśmy na ty. No, co z tego? A pan przechodziliśmy kiedyś? Musi pan chyba troszkę doczytać. To przetłumacz mi, no co mam doczytać? Załatwił pan swoją sprawę, czy nie? Jak rozmawiać z ludźmi? Obowiązkowo na pan, a inaczej to
To słuchaj, to powinieneś mnie oskarżyć teraz, że cię mówi na ty. Załatwił pan swoją sprawę. Jeżeli to jest nieprawda. Tak, bez celu pan będzie drążył. Rozmawiam czasami z każdym z was, muszę z was poznać, bo się będziemy spotykać. Ale czekajcie, bo ja tutaj chcę do kierowniczki z tymi telefonami. Co to będziemy ucieknie mi pani teraz? Przypominam tak, jeszcze chciałem załatwić temat tego, co pani mi obiecała. Słuchajcie, poszli już, widzicie, poszli już. Notatkę służbową. Zrobiła już pani dla mnie notatkę? Nie, nie zrobiłam. A będzie pani robić? Pan to, może pan przyjść w innym terminie i będzie miał pan może przygotowaną. No ale skąd pani pamięta pani? Ja nie wiem, pan chce zrobić notatkę służbową. No, czyli pani, słyszycie, pani powiedziała tak do mnie. Zrobi notatkę oczywiście. W późniejszym terminie ona będzie zrobiona, a potem powiedziała, że właściwie to ona nie wiesz czego zrobić, ale będzie zrobiona. To jest paranoja. Ty nie wiesz, nie wiesz co mi napiszesz, nawet widzisz. Ty byłeś tak nieobecna. Słowa słowniku? Paranoja? Tylko to chyba potrafi powiedzieć? Że przyzwyczaj się do tego słowa, opuścisz to słowo. Ja się nie przyzwyczaję, proszę pana. Posłuchaj, nie przeszłam w temat notatki urzędowej chciałem pociągnąć. Zignorowałaś, zaprzeczyłaś mojej notatce, zaprzeczyłaś moim słowom. Proszę do mnie nie mówić, a ty. Słuchaj, ja mówię notatce. Nie, proszę do mnie nie mówić, słuchaj. Notatka. To nie słuchaj? Jak widzę, że mnie słuchasz. Słuchaj, notatka służbowa. A ja sobie sprawdzę jeszcze telefon. A ja z panem nie będę rozmawiała w ten sposób. Awaria jest, słuchajcie. Szybko naprawili awarię. No, awaria. Zobaczymy, jak mamy zadzwonię. To jest cały czas ten sam. Przeszło przez centralę. Widzicie, nie przeszłoby to przez centralę, takie coś, widzicie, bo to już by była przerwa na łączach. No, to tutaj właściwie nie trzeba z nimi rozmawiać i jasno wykazuje, że to jest oszustwo. Ja tylko czekam, które służby się tym zajmą, bo jak nie chcą mi oddać skutera, nie chcą pokazać jak, no to widzicie, no. To jest, zobaczcie, straż miejską, widzicie. Nawet do widzenia nie było i też nie było, że mogę się na nich poskarżyć. Panie. A pani już ze mną skończyła? Tak, jak z panem skończyłam, ponieważ ja z panem nie przyszłam na ty, ja nie będę słuchać pana telefonu. Powiedziałem pani. Szanowna pani, powie mi, co się odbyło ostatnio, może, bo jak z notatki się nie dowiem, to może ustnie. Co tu się wydarzyło ostatnio, jak szanowna pani była? Proszę na mnie patrzeć i się skoncentrować na mnie, proszę pana. Ja chyba nie widzę żadnych powodów, żebym tworzyła notatkę z czegoś, czego nie ma sensu tworzyć, bo nie ma niczego, czego można tworzyć. Bo nie nadawałaś sensu. Dlaczego nie nadawałaś sensu? Dlaczego nie podążałaś za uwagą? Gdzie byłaś? I dlaczego uciekłaś? Widzisz? Gdzie byłaś, dlaczego uciekłaś i dlaczego teraz to robisz, zamiast skupić się na tym? Jesteś na ty. Słuchaj, a jak ja bym był prezydentem, to ty byś była moją sekretarką, myślisz? Czekaj, wracaj mi tutaj. Wracaj mi tutaj, mój kochany paranoiku. Mój kochany paranoiku, no i poszedł, to ja też sobie pójdę, bo wiecie, to sobie, proszę pani, to jest rower, nie. Jeszcze sprawę? Nie, uciekłem. No i się poszliście i uciekłem. Nie, no i słuchaj, ja mam taką prośbę, Rafi S, poglądaj ten kanał wstecz, masz tam sami ZDM napisane, masz tam policję napisane, masz tam wiele rzeczy. Będę miał chwilę, to możesz. Nie obrażaj się, jak czasami usłyszałeś proste słowo ode mnie. Ale niech pan zrozumie, nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku. Ale ja cię nie znam. Rozumiem. Ale ja nie znam cię. Ale takie są prawa. Ale idziemy? Ale już nie, a nie, no tu rower. Rower? No. O, wziąć sobie. Jeszcze sprawdzimy przy okazji, popatrz, czy będą w pokoju 14 i 15, widzisz? Nie, 14 i tam 15. Masz już mamy w tych pokojach, jak pan załatwił. Ale ja sprawdzam, bo ja mam dronik i ceres, widzisz. A oni są otwarci, to wchodzę, zobacz. A nie, tutaj, nie te drzwi. Nie te drzwi. No, ale widzisz, nie te drzwi. Są w środku. Są w środku, słyszałem, że są w środku. Ale nie ma czegoś takiego. Ale pan mówił, proszę, wchodzimy. Ale nie ma zgłaszam ci teraz popełnienie przestępstwa, zamknięcie się godzinę. Jeszcze raz to masz godzinę. Przestępstwo zgłasza się na policję. No to zgłasz. Nie ma uprawnień do przestępstwa. No to masz artykuł 320 KK za niezgłoszenie. To śmiało może wziąć i na policję zadzwonić. To nie dzwoni.
Współpracujecie z policją. Która jest godzina? Pan musi dokonać tego. Mogę co sprawdzić? Która godzina? 20 po 14. No właśnie, do 15 mają. Widzisz? I albo sobie poczekamy tutaj do 15 i skamerujemy, jak będą wychodzić. No, albo oni się zamknęli. Jak masz na imię? Już się panu przedstawiam. Dziewiątka będzie. Jeszcze raz. Dla mnie będziesz, dziewiątka. To jest agent 009. Agencie 009. To tak mogę powiedzieć? Wychodzimy z budynku, miał pan robić. Agencie 009. Słyszałem tutaj głosy. Akurat miałem mikrofon, może mikrofon złapał. Ale te głosy są z końca korytarza. Ja słyszałem za drzwi tutaj. Popatrzcie, się. To był dobry mecenas zrobił, nie? Wszędzie pan mógł słyszeć, a ja mówię za drzwi, a ty mówisz nie, na pewno nie za drzwi, na pewno stamtąd te głosy były i stamtąd te głosy były, ale nigdy stąd, I te drzwi, chodzi o to, że oni mają naradę. No, a nic będę z tym robił, chyba tam wszystko jest w porządku. Myślisz, że tam wszystko jest w porządku, co się dzieje? Czemu ja ten mikrofon tak muszę? Powiedz mi. Powiedz mi, agencie 009. Wie pan co? Złapaliśmy. Ja na pana poczekam tam. Nie, tam. Nie, donoś na policję teraz. Jak najbardziej poczekam. Donieś na sytuację na policję. Ale będziesz, słuchaj, przecież z twoim szefem będę rozmawiał. Przecież jak oni, najbardziej zapraszam. Oni, ale nie chodź mi tutaj, bo jesteś mi potrzebny. Ja cię teraz wzywam. O, nieprawość, niesprawiedliwość i etyczność. A ty masz być prawy, sprawiedliwy, etyczny, czyli masz się zapoznać z tym, co ja do ciebie przychodzę. Masz to przetworzyć przez umysł twój prawy, sprawiedliwy, etyczny i podjąć decyzję. Robić stąd czy nie, bo ja cię wezwałem. Wezwałem cię teraz oficjalnie. I teraz tak, jeżeli nic nie zrobisz, to musisz mnie oskarżyć o wiesz o co, nie? Panie Wale, gadasz pan takie rzeczy cały czas. Bo tego nie rozumiesz, dlatego ci mówię, muszę mówić. To proszę bardzo, zrób mi teraz mandat za to, że cię wezwałem bez podstawy, bo powiedziałeś mi, że te głosy, które słyszę, to chyba w głowie albo tam, ale nie tu. Ja cię wezwałem. A ty powiedz mi, że to było nieuzasadnione. Nie zmieniaj mi tematów. Słuchaj, wezwałem cię, a ty mi powiedz, że to jest nieuzasadnione wezwanie. Popatrz, jedne drzwi, proszę bardzo. A głosy były, o nie. A tutaj rower przestawiony, to czyli ktoś wchodził, tak? No właśnie, bardzo miło. A pan nazywa się... Tak. To był pan, który też zgłaszał na Straż Miejską, proszę bardzo. Widzisz, to są zgłosiciele na Straż Miejską. Popatrz, jak oni się zachowują. A ja zapykam. Proszę otworzyć urząd. Jestem ze Strażą Miejską, proszę otworzyć, bo będziemy tutaj czekać i do 16, 17, 18, także lepiej wcześniej, nie? Bo pamiętajcie, że siku jeszcze trzeba zrobić, a my tu będziemy stać, a ekipa zaraz przyjedzie, także słuchajcie, tutaj macie tylko dwoje drzwi do wyjścia. Mówię sam do siebie do drzwi, albo do nich. Jak z tobą nie mogę załatwiać, to mówię do nich. Przejdź tam z panem jeszcze, żeby pan załatwiał swoje sprawy, czy nie? Tutaj załatwiamy sprawy, bo ja wiem, że tu są. Tutaj nikogo nie ma. No to... Ale ja znowu słyszałem głosy. No to jak pan słyszy głosy? W głowie może słyszałem, może to u mnie się zdaje. Słuchajcie, bo ja tutaj będę siedział dopóki... Bo mi wolno. Idzie pan zobaczyć? Także kiedyś musicie otworzyć, pamiętajcie. A się zbliża przed 15 jest, no. A pamiętajcie, zawsze wasze GPS-y można sprawdzić, telefony komórkowe, czy jesteście, czy nie, pamiętajcie. No. Także może lepiej otworzyć, negocjujmy. Co powinniśmy teraz zrobić w takiej sytuacji, jak oni tam są zamknięci, a urząd jest otwarty, a ja potrzebuję. A tu pan mówi, że tam ktoś jest. To jest podejrzenie moje, dobra. Nie mam pewności, to jest moje wysokie podejrzenie. Nie, nie. Bardzo wysokie podejrzenie tutaj jest moje. To się liczy na przykład w Straży Miejskiej, jak ktoś mówi, że ma bardzo wysokie podejrzenie? Będziemy się przepytywać. Ja się pana zapytam. Bo ty mówisz, że tam nikogo nie ma. Jeszcze raz mówię, nie jesteśmy na tym. Ale mi cały czas powtarzasz i zmieniasz temat. To jest element paranoi. Oni się będą zmieniać tematy. Wszystko. Tylko nie w konkretnym celu. Tylko, żeby nie zrobić nic z tymi drzwiami, żeby tego nie sprawdzić. Tam na pewno nikogo nie ma. Po to daj mi na piśmie to.
Daj mi takie pismo, że tam na pewno nikogo nie ma. Pan mówił, że chce jakieś pismo złożyć. Ty widzisz, zmienia mi temat, bo ja go sprawdzam teraz, jaką, że tak powiem, ma wiarę w to, co mówi. A on ma wiarę opartą o przekonaniach wewnętrznie, dlatego będzie w nim zmieniał temat. On nie jest dobrze zdefiniowany, mój ten kochany 009. No, czyli odrzuca wszystko, mówię. To jest strażnik. Ja bym był strażnikiem, to bym się chętnie zabawił, słuchajcie, zobaczyć chociażby ich miny po otwarciu tych drzwi. Gdzie siedzą, no nie? Czy wszyscy przy drzwiach siedzą, czy się pochowali, czy może tamta jeszcze jest, widzicie, zamknięta? Ania, wiecie, to wszystko można zbadać po otworzeniu drzwi, a ty marnujesz sobie radość do odkrycia, słuchaj. To ty jesteś teraz antystrażnik, a nie strażnik Straży Miejskiej. Według mojej, tak. No, to chciałbym zmienić o tobie zdanie. Mogę ci pomóc? A można pomagać Straży Miejskiej obywatelsko? Słuchaj. Ile to już nagranie trwa? Godzina 27. Trzeba się będzie ewakuować chyba stąd, bo im się nie chce, bo prawda jest taka, że im się nie chce tu stać i wiecie, czekać na nich ileś tam godzin, ale zawsze mogę się przyczaić, bo ciepło jest, dlatego... Zacie, jakby im tutaj włożyć taką... Taki coś, widzicie, żeby się nie otworzyli, to właściwie to tam nie przeszkadzałoby na przykład, bo jakby to było z tej strony zaklejone, nie? To jak ich tam nie ma, to by sobie odkleili i otworzyli, a z drugiej strony, widzicie, to już się nie da. No to już musieliby wyzywać pomoc i tu się okazało, że pomoc strażacy by ich chyba otwierali. No tylko, że pamiętajcie, że strażnik mówi, że tam nikogo nie ma, a to są moje urojenia, no nie? No. Jestem zmęczony tym Rafałem. Pan już zawalił sprawę, ma pan szansę jeszcze. Znowu ich słyszałem. Normalnie można ich posłuchać. Jak chwilkę będzie mi cicho, to pan sobie nawet nie trzeba ucha przykładać. Naprawdę słychać, bo to są damskie wysokie tony. Słychać. No i słychać. No ja słyszę, widzisz. Ile razy cię można mówić o tym, co ja słyszałem? Ile razy cię można mówić, nie? To myślisz, że dostaniesz teraz pochwałę czy nagane z pracy? Co? Ta reakcja, co to było? Co się stało? Proszę? No, badałem, czy tutaj moje drzwi się otwierają, bo słyszałem zamek. No dlatego, widzisz, ja tu jestem czujny obserwator, a ty? No podejdziesz do mnie, czy w ogóle ty jesteś w pracy teraz? Słuchaj, prowadzisz teraz jakąś czynność, ja sobie podejdę do ciebie, bo może tak. Bo... Jak pan chce ze mną pogadać, chodźmy na zewnątrz, bo tu jest wyszło. Ale zobaczcie, co do Janego podchodzę, to on mi ucieka. Stój nie tutaj. Nie uciekam, zapraszam ze mną. Słuchaj, w ogóle tutaj, co tutaj robisz, mogę powiedzieć teraz? Prowadzisz czynności jakieś wobec mnie? Już pan idzie ze mną. Prowadzisz czynności? Idziemy na zewnątrz. Prowadzisz czynności? Chce pan ze mną rozmawiać? Prowadzisz czynności? Chciał pan ze mną rozmawiać. Prowadzisz czynności? Co robisz tutaj? No to jaki raport napiszesz? Co tu robiłeś? Co tu robiłeś w mojej obecności? Notatkę mi zrób z mojej tej rozmowy, widzisz? Pamiętaj, że albo będziesz wpadał na takich rzeczach, albo będziesz mi pomagał. Jak będziesz pomagał, to się będziesz, no i patrz jak ucieka. No to jest, no to żeby straż miejska normalnie uciekała przede mną, to są chyba jakieś jaja, naprawdę. No zobaczymy, gdzie pójdziesz. Jeszcze gdzie pójdziesz. Tam wyjście masz, fajnie, że ci napisali. No mówiłem panu, że no. Żeby wyjść, jest o wiele chłodniej. Co tam jest fajnego? O, gdzieś tutaj sobie przynajmniej rower wyprowadzę. Widzisz, dobry pomysł, no. No nie wiedział pan o tym wejściu? No nie wiedziałem, widzisz. Chodzisz, będziemy współpracować.
Gdzie pan biegnie? Bo myślałem, że wychodzą. A co tak mi się pytasz, gdzie ja biegam? Po schodach biegam. Jak moje dziecko. Przytrzymać panu drzwi, jak chce pan będzie wyprowadzał? Tak, właśnie, słuchaj, bo wykryłem tutaj, że... Wykryłem, słuchaj, może ty mnie zrozumiesz. Wykryłem, że tutaj są w środku, a są zamknięci. Wie pan co, ale no, pan rozmawiał z nimi, tak? Ale to... Ja panu z nim poradzę. Ale ja mówię tylko, że są urzędnicy zamknięci. Ja nie mówię, czy coś chce, czy nie. Ja tylko obywatelsko zauważyłem, że urzędnicy są zamknięci. To jeżeli pan twierdzi, że nie, a nie powinni być zamknięci. Urzędnicy rozmawiać, jest dyrektor, proszę napisać, złożyć skargę. Ale ja nie mówię. Jest prezydent miasta, który jest... No, wszędzie tylko nie wie. Wszędzie tylko miasto. Nie poradziłem panu nic w tym temacie. Czekaj, bo także chodzi o to, nie, że... Czekaj. My kończymy. Wychodzi pan, czy pan jeszcze... Ale ja mówię ci, że zauważyłem urzędników, którzy są zamknięci. Ja nie chcę do nich wchodzić, tylko mówię, no słyszałem głosy, a godzina jest otwarcia. Tylko tyle, no. No to jest dyrekcja, proszę zgłosić taką sytuację. Serio? Serio? I przez sekretariat najlepiej, nie? I na pewno się umówią ze mną. Panie Rafale, to cóż... No naprawdę. Do takiej sytuacji, usłyszysz tak sam swój głos. Usłyszysz swój głos. Absurdy mi tu mówicie. Obsyłacie mnie do sekretariatu, do dyrektora, jak... Ja pana nie odsyłam dzisiaj. Jeżeli od początku nie... rozmowa jeżeli była, że uciekają. Jeżeli pana nie chcą obsłużyć po raz kolejny, bo panu tłumaczą, a pan dalej cały czas wałkuje jeden i ten sam temat. Pozdrawiam. To widzę. Proszę sobie złożyć sprawę na piśmie i czekać na odpowiedź. Cóż ja panu poradzę? No mógłbyś. Ja panu mogę w taki mógłbyś. Mógłby panu i w taki sposób panu podpowiadam i... Mógłbyś. A nie chciałbyś się na piwo umówić? Nie, powiedziałem, że nie będę chciał z panem przechodzić na 100%. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że... Popatrz, bo jesteś w takiej sytuacji, że jak ja to zgłoszę, to tutaj... Nie straszę was panowie, ale sami widzicie, że ja bym sobie wygrał z wami proces cywilny i karny. No, mówię, no pomyślcie sobie, czy wy byście wygrali, czy ja. No. To mówię, nie róbmy sobie tego, pamiętajcie na końcu, no nie, ale nie pomagacie mi. No cóż. Bo sami się pchacie w kłopoty. Jeżeli mi pomażecie, to nie dość, że będziecie prawi, sprawiedliwi, etyczni, to się wykażecie, ludzie was polubią, załatwimy sobie, no i tyle. I potem sobie... A będzie miał większą oglądalność na kanale? Miło by się to oglądało, masz rację. Masz rację. Miło by się to oglądało, gdybyście mi pomogli. Mówię serio, pogadajcie razem w tym temacie. W tej chwili widzę, że pan tematu swojego nie chce po prostu zakończyć, tylko pan po prostu chce mieć zwiększoną swoją oglądalność. Oglądałeś Johnny'ego Wicka? Wiesz, co mu z psem zrobili? Super, także wie pan. Podobał się film. To ja ich słownie tak załatwiam. Widzisz, ja nie muszę pięściami, bo nie jestem jak John Wick. Ja jestem tutaj. Dlatego widzisz, jestem pogromcą paranoików. No, tak twierdzi, to nie bądź w ich grupie, nie odchodźcie mi, no nie idźcie, no, no nie idźcie. I poszli. No ja nie mogę, no. Słuchajcie, to tak, no może ja sobie tutaj to podsumuję, co, jakoś tak. Zobaczę, mamy 14.33, proszę państwa, nie wiem, ile mi to zajęło. O matko jedyna. No, wiecie, bateria prawie mi się kończy, a nic nie załatwiłem. Popatrzcie, ile to jest energii. Pomyślcie sobie, że taka bateria mogła mi wytrzymać i mógłbym jakieś szczęśliwe chwile nagrywać, a muszę nagrywać wam paranoików. Marta idzie. Jak tu będę chyba wszystkich znał. No to jak ich można podsumować? No tam ewidentnie siedzą tutaj, proszę bardzo, w drzwiach. Tam się ukrywają. Notatki służbowych nie ma. No, ignorancja totalna. Czyli pan Rafał, że tak powiem, jest bez wartości. Właśnie, to jest tak zwana idea poczucia winy. Oni muszą mieć w sobie poczucie winy i teraz jak siedzisz w poczuciu winy, zobacz, to nie będziesz miał gdzie iść. Powiesz, że nie masz wyboru. Bo oni trzymają to, widzicie, nie trzymajcie takich rzeczy, nie trzymajcie paranoi. Puśćcie bagaże, a resztę u mnie na kanale, no. Naprawdę. No, dobrze, macie kolejny odcinek. Odcinek ze świni. No pewnie, że tam słychać. Mikrofon zbiera ją.
To see you!